Halo, halo, witamy. Najpierw nas słychać, a teraz będzie nas widać. Widać nas? A widać nas. Pięknie. No, tutaj jest taka trochę dziura po naszej stronie, ale i tak będziemy sobie tutaj rozkładali nasze karty. Cześć, z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina, Teos i Adaś. Dzisiaj w pełnym składzie udało mi się wykurować. No ale okoliczności, w których się spotykamy, nie są jakoś tam skore do zabawy. Jak gdyby mamy tego świadomość, że w ubiegłym tygodniu, w czwartek, wybuchła wojna na terytorium Ukrainy, za którą no niestety są odpowiedzialne wojska rosyjskie. No jest to trudny temat i na pewno wielu z nas angażuje się też emocjonalnie czy osobiście w pomoc dla osób, które tam przeżywają swoje dramaty, które tracą życia, które tracą swoje domy, dobytki, które martwią się o najbliższych, więc jest to sytuacja no, absolutnie dramatyczna i na pewno my też jako bezpośredni sąsiad Ukrainy, no i też de facto Rosji, dosyć mocno odczuwamy skutki tego konfliktu zbrojnego, więc no nie jest to taki najfajniejszy czas, więc też bardzo gorąco jak gdyby prosimy o to, żeby i na dzisiejszym streamie i ewentualnie w komentarzach na YouTubie powstrzymać się od jakichś tam śmieszków czy takich tematów, które no, są ogólnie rzecz biorąc po prostu troszeczkę nie na miejscu w obecnej sytuacji i miejmy nadzieję, że to wszystko się jak najszybciej i jak najbardziej pozytywnie, o ile w ogóle można użyć takiego słowa, skończy. Więc z uwagi na to, że bardzo wiele osób włączyło się w różnego rodzaju akcje charytatywne, które wspierają ludzi, którzy uciekają stamtąd w obawie o swoje życie, o życie swoich najbliższych, o swoje dobytki i po prostu zostawiają te dobytki za sobą, ponieważ no to jednak kwestia życia jest tutaj absolutnie priorytetowa. To wiele też działań takich pomocowych pojawiło się ze strony środowiska naszego planszówkowego i tutaj w ubiegłym tygodniu, przepraszam, w tym tygodniu już wrzucaliśmy na naszym Facebooku linki do różnych akcji, które są promowane, które mają właśnie na celu przekazywanie środków głównie pieniężnych, wspieranie różnego rodzaju fundacji, które wiedzą, jak najlepiej rozdysponować tymi środkami. Przede wszystkim mówimy tutaj o grupie Gramy dla Ukrainy, gdzie można licytować, wystawiać też gry i różnego rodzaju usługi związane z planszówkami. Też chyba mi mignęło, że tam ktoś na przykład malowanie figurek wystawiał, więc można się w takiej formie włączyć do tych akcji. Swoje dochody poniekąd przede wszystkim przekazuje wydawnictwo Portal, gdzie cały nakład 500 sztuk Tajemniczego Domostwa, którego autorami są właśnie dwóch ukraińskich autorów, bo to jest pan Newski i pan Sidorczuk, cały ten zysk z nakładu za pośrednictwem właśnie sklepu Portal Games jest przekazywany na fundację, która pomaga Ukraińcom. Podobnie też Skytopia, która jest w sklepie Portalu do kupienia, 25% z tych właśnie kwot jest przekazywane na pomoc Ukrainie. Skytopia, która notabene jest autorstwa Rosjan, więc to też jak gdyby warto wspomnieć, że tutaj no, w Rosji także osoby, które jak gdyby
nie kupują tej propagandy, nie kupują dezinformacji, którą są karmieni. Wiedzą dobrze, że ta sytuacja konfliktu bardzo mocno się odciska na innych ludziach, na ich de facto pobratymcach z sąsiedniego narodu, więc tutaj no, jak gdyby też wiedzą, że to co się dzieje jest no, bardzo, bardzo złe. Swoje kwoty też będzie przekazywało Lucky Duck Games w kampanii Dice Throne drugiej edycji, która się rozpoczęła wczoraj na wspieraczce. Są też takie akcje organizowane, na przykład Poczta Planszówkowa, na przykład Rebel i akcja Push Your Luck, która rozpocznie się jutro, też będzie wspierała działania fundacji. Pewnie też dużo innych akcji, o których teraz, nie wiem, może nie wiemy albo zapomnieliśmy. Na pewno pod materiałem będą się takie linki pojawiały. Jeżeli ktoś chce taki link na już, to zachęcamy, żeby sobie zerknąć na nasz profil na Facebooku. Tam one są wymienione, tak po prostu wypunktowane, więc można łatwo sobie te akcje przejrzeć. I to jest chyba najważniejsza rzecz, od której powinniśmy zacząć. Natomiast no tutaj też zdecydowaliśmy się, żeby w ogóle ten stream dzisiejszy się odbył, bo no jesteśmy chyba dosyć mocno emocjonalnie zaangażowani w to, co się dzieje, i też chyba potrzebujemy troszeczkę spokoju, troszeczkę ochłodzenia głowy, skupienia się chociaż na chwilę na czymś innym. To nie jest tak, że my grając nie pomagamy, bo też sami włączamy się w różne tego typu akcje, więc wydaje mi się, że nikt tutaj raczej nie będzie miał za złe, że akurat w takiej formie się dzisiaj spotykamy, chociaż no, sytuacja jest jaka jest. No myślę, że tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że możemy też się poza udziałem w akcjach takich online'owych typowo, które Teos tutaj wymienił, warto też nadmienić, że nadal Was zapraszamy na Gryfny Szpil, który się odbędzie 26 marca, i tutaj już organizatorzy zadeklarowali, że całość dochodu z Gryfnego Szpilu zostanie przekazana również na pomoc naszym braciom w Ukrainie. I druga rzecz, podczas Gryfnego Szpilu, na którego bilety chyba już dzisiaj rozpoczęły, na którego bilety rozpoczęła się dzisiaj sprzedaż. Miejsca są limitowane, więc zachęcamy Was serdecznie, żeby wziąć udział i zgarnąć swój bilet. I tutaj warto też podkreślić, że podczas Gryfnego Szpilu organizatorzy zapowiedzieli licytacje charytatywne, których również dochód zostanie przekazany na pomoc naszym braciom i siostrom właśnie w Ukrainie. Tak, więc zarówno tutaj Gryfny Szpil, który odbędzie się 26 marca, a organizatorem jest nasz przyjaciel Mateusz Kościelnicki, który też jest organizatorem Akcji, i głównym jak gdyby administratorem tej grupy Gramy dla Ukrainy, która wcześniej była grupą notabene wspierającą działania szpitali w walce z COVID-em, więc ta grupa po prostu została przemianowana. Jest to taka ogólna grupa jak gdyby charytatywna, więc tutaj no, Kościel czapki z głów za to, że w taki sposób się włączasz. I bardzo jak gdyby szanujemy te działania. Tak, no te kwoty są naprawdę kwoty ogromne, są, tak, bo dzisiaj widziałem. Kwoty idą po prostu w tysiące złotych. No, chyba 30 tysięcy tak, zebrali. Warto tak też wspomnieć, że był stream charytatywny, gdzie Gambit z Game Trollem w trakcie tego spotkania, gdzie no, oni też grali po prostu w grę, a uzbierali w ten sposób w ten weekend 15 tysięcy złotych przeszło, więc to są naprawdę kwoty takie pokaźne, i jeżeli taka kwota miałaby faktycznie wspomóc jakąś jedną albo dwie rodziny tak na już, to, no to naprawdę to są całkiem jak gdyby niemałe pieniądze. To nie jest jakaś taka tylko i wyłącznie pomoc symboliczna, tylko to są naprawdę możliwość zapewnienia tym ludziom no, rzeczy, które pozwolą im się po prostu odbić i jakoś tam no
z tej sytuacji wygrzebać, tak? Mhm. No i tutaj oczywiście też pamiętajcie, że władze lokalne tutaj u nas na Śląsku, bo jesteśmy ze Śląska, też warto o tym powiedzieć, że nie tylko to się dzieje jakby na skalę Polski, ale też lokalnie i rozejrzyjcie się na pewno w waszych miastach, czy w okolicznych sąsiednich miejscowościach znajdują się takie miejsca, gdzie jesteście w stanie pomóc i gdzie jesteście w stanie albo przekazać jakieś dary, albo po prostu wesprzeć charytatywnie, finansowo. Tych możliwości jest sporo, więc... Oczywiście, tutaj też taki nasz apel, śledząc to, co się dzieje w ostatnich dniach i to, w jaki sposób jako społeczeństwo jesteśmy zaangażowani w tę pomoc, w tego różnego rodzaju akcje charytatywne, to naprawdę jest niesamowite i po prostu wzruszenia się cisną do oczu, kiedy się widzi, w jaki sposób, jak wiele ludzie po prostu dają od siebie i jak bardzo czynią to bezinteresownie. Natomiast też taki apel, że pojawiają się już pierwsze głosy, że ta pomoc, ona raczej będzie wymagała pewnego dłuższego okresu czasu. Więc mimo wszystko wspierajmy po prostu takie bardziej zorganizowane działania, wspierajmy fundacje, wspierajmy takie osoby, co do których mamy pewność, że te środki na pewno zostaną jak gdyby dobrze rozdysponowane, zostaną prawidłowo zagospodarowane. Już teraz na przejściach granicznych polsko-ukraińskich zalegają jakieś po prostu dary rzeczowe, więc tutaj jak gdyby nie ma sensu tego powielać, tylko naprawdę no, niech ta pomoc będzie po prostu taka realna i tutaj no mimo wszystko, jakkolwiek to źle zabrzmi, to przekazywanie środków pieniężnych jest na chwilę obecną chyba troszeczkę jak gdyby rozsądniejszym wyborem i rozsądniejszą opcją pomocy, więc tutaj jak gdyby śledźcie te informacje, też no, pojawia się bardzo dużo takich wpisów dezinformacyjnych, także tutaj mamy nadzieję, że tutaj jesteście w stanie gdzieś tam rozsądnie podchodzić do sprawy, bo nie ma co się po prostu też angażować jakoś tam na tak trochę chybił trafił, tak? Takie huzia na juzia, tylko po prostu pomagajmy, róbmy to z głową. Ci ludzie naprawdę potrzebują pomocy, ale potrzebują też pomocy takiej z głową, takiej poważnej, więc miejmy nadzieję, że no właśnie ta pomoc zostanie udzielona w takiej formie, jaka jest im jak najbardziej potrzebna. Mhm. Adaś wspominał o Gryfnym Szpilu. My też z naszej strony wspomnimy o takich działaniach, które mamy w planach na najbliższy czas jako Bestie, ponieważ zbliżają się nasze pierwsze urodziny planszowych Bestii. W zeszłym roku, 16 marca, odpaliliśmy pierwszy stream. Był to stream wyjątkowy. Bardzo serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. Są Polacy. Tak. No, liczymy na powrót wasz Polaków, czy tam są Polaka. Są Polaków. Są Polaka do nas. Miejmy nadzieję, że tam jeszcze od czasu do czasu nas ogląda i tylko się po prostu sprawdzi. Tak, i tylko się i tylko się nie pucuje, że już go nie ma. Tak, otwarcie przy nas. Natomiast 16 marca ubiegłego roku to był dzień, w którym rozpoczęliśmy streamowanie i tak ustaliliśmy sobie, że to są właśnie nasze urodziny. W tym roku 16 marca nie wypada we wtorek, więc... Ale nic straconego, bo 15 marca, czyli za dwa tygodnie, będzie stream taki też troszeczkę urodzinowy, ale bardziej wyjątkowy stream zrobimy w niedzielę, przepraszam, w sobotę. To będzie sobota 19. Sobota 19, czyli tydzień przed imprezą w Guido. I tutaj planujemy, żeby w sobotę spotkać się troszeczkę wcześniej, już koło południa, zrobić taki stream specjalny. Czy mogę już powiedzieć, co wyląduje na stole? Bo ja dzisiaj generalnie przed tym, zanim tutaj przyjechałem, odebrałem paczkę z paczkomatu i mamy Nemezisa, który trafi na stół i myślę, że jest to gra długo wyczekiwana przez was i my też bardzo chcieliśmy, żeby się u nas pojawiła, więc będzie Nemezis jako stream specjalny 19 marca w sobotę.
Ale to nie wszystko, bo w sobotę 19 marca, po tym jak zagramy sobie w tego Nemezisa na streamie, to chcemy się też z Wami spotkać osobiście i zapraszamy Was do kawiarni Ludiversum, planszówkowa kawiarnia w Katowicach, gdzie od godziny, myślę, 19.30, może 20, jak skończymy stream i po prostu dojedziemy do Katowic, będziemy mieli rezerwację, będziemy, kto będzie chciał wpaść do Ludiversum, do Katowic, spotkać się z nami osobiście, zbić pionę, napić się czegoś fajnego i zagrać w planszówy, to bardzo serdecznie zapraszamy, bo no, takie są plany, żeby w taki sposób sobie pierwsze urodziny planszowych bestii uczcić. Natomiast byłoby super, jakby ktoś byłoby, tak, byłoby fajnie, tak, byłoby fajnie, że gdybyśmy nie siedzieli w trójkę. Natomiast, o, co tam, Grom, tak? Tak, no ja tutaj najpierw może, jak już przechodzimy do czatu, to siema Kuliś, fajnie, że jesteś. No i Grom, ech masakra, co się dzieje, chciałem dać nam mszę w intencji zesłania raka od bytu na tego psychopatę, ale się ksiądz oburzył, a do Ludiversum się wybrał. Także Gromik, 19 marca, 19.30 tak. Mamy początek rezerwacji. Będziesz naszym honorowym gościem, tak. Jeżeli znaczy, się pojawisz, bo... Ja generalnie myślałem o tym, bo my o tym rozmawiamy od paru dni i teraz powiem coś, czego nie konsultowałem z bestiami, no, więc będzie ten... Lubisz, tak? No, dobra. Ja lubię, tak? No. Słuchajcie, każda osoba, która wpadnie do nas i przyjdzie z nami zbić piątkę i świętować nasze urodziny, to ja tej osobie stawiam piwko pierwsze. Tak, więc... jeżeli ktoś dojedzie samochodem, to może być piwo bezalkoholowe. Nie ma problemu. Myślę, tak. Że Piechu ma duży wybór, jeśli chodzi o trunki, które w Ludiversum się pojawiają. Czy nawet nie musi być to piwo, tylko jakieś tam... Teraz mam taki wewnętrzny dysonans. Także każda osoba, która wpadnie, pierwsze piwo na koszt bestii. Tak, tak. Na hasło na przykład bestie super. Bestie albo... super, tak. No, na bestie super albo... Nie, wymyślimy jeszcze hasło. Tak, to na pewno będzie się, hasło, na pewno, tak. Na pewno się wyklaruje. Może jakiś tak. myszojeleń, może coś innego. Tak. Także Plansz o bestiokon. To było tak? Tak była nazwa naszego konwentu? Bestiokon. Tak. Anyway, wymyślimy coś jeszcze, na pewno będziemy w kontakcie. Natomiast jeżeli chodzi o przyszły tydzień, to tutaj planujemy, żeby na stole pojawił się site z dodatkiem, z dodatkowymi frakcjami, więc też mamy nadzieję, że tutaj okoliczności pozwolą nam się spotkać, zagrać i po prostu bawić się tym sajtem. A wiemy co za 2 tygodnie? A za 2 tygodnie? No jeszcze nie wiemy. To będzie ten taki urodzinowy, bo jest szansa, że dostaniemy gry do tego czasu. A, okej, okay, tak, to prawda. I tutaj jak gdyby nie chcemy się jeszcze wprost deklarować, to się ale... Przydawać no, już tak w przód, no, oczywiście. No, to będzie jakiś taki... Myślę, że i tak już uchyliliśmy wystarczającego rąbka tajemnicy. To jeszcze ostatnie ogłoszenie, bo ja tutaj siedzę, wy tego nie widzicie, ale ja tutaj siedzę, jestem bardzo narażony. Chcielibyśmy odnieść się do zeszłotygodniowej sytuacji, kiedy to dostaliśmy kieszonkowe od Groma. Także Gromie, specjalnie dla ciebie dzisiaj się przygotowaliśmy. Mamy 3 takie piękne talerzyki. I generalnie postanowiłem, bo to ja byłem jakby osobą, która musiała fizycznie podejść do punktu, gdzie takiej pyszności się wcale dostaje. Nie musiałeś, to była prośba. I tak, i generalnie, ja może, o zrobię, czekaj, tak, będzie food porn, uwaga. O, i takie pyszności tutaj mam nadzieję, że mi się nie spadną. I generalnie tylko ja znam smaki tych pyszności, więc podczas streamu będę prosił Teosa i Paulinę o typowanie, jakie to smaki trafiły na nasz talerzyk. Warto podkreślić, że w każdym jest inny farsz, to nie tylko kwestia polewy nadzienia. Czy tam... Nadzienie, farsz to jest w pierogach i to teraz już uznajemy tylko z kapustą i z grzybami. Ewentualnie z mięsem. Albo z ziemniakami i... Ukraiński barszcz. Są pierogi ukraińskie teraz. Dobra, słuchajcie, to chyba tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia takie duszpasterskie na dzisiaj. Tak, także dzięki Gromik będziemy jedli twoje zdrowie. Oczywiście i mam nadzieję, że gdzieś tam na zawał Grom nie zejdziesz z uwagi na to, że będziemy tymi po prostu słodkimi, oblepionymi od lukru paluchami macać karty. Wszystko jest zabezpieczone w koszulkach, tak. Głównie premium, więc tutaj easy.
Kurde, 19 marca może mnie nie być na Śląsku, mam w planach wypad z dziakami do Łodzi, do tego krytego parku. Zobaczymy, jak to będzie. No, jasne, nie ma problemu. No, cóż. My generalnie rozmawialiśmy i de facto poza 19 żaden termin nam nie odpowiada, bo później jest gryfny, później jest granie w MDK-u na Batorym, o czym będziemy też Was informować. Także mamy świadomość tego, że nie wszystkim dogodzimy, no, ale jest to termin, który był optymalny z naszego punktu widzenia, więc Poza tym, w zależności od tego, jak pójdzie 19, to myślę, że w latem będzie można zrobić jakąś powtórkę, tak? Będziemy się... Oczywiście, dokładnie. Dobra, no to tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia, słuchajcie. Witamy Was serdecznie z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina, Teos i ja. Dzisiaj mamy na stole grę Portalu, grę Bur. I... O Boże. O Boże. O Boże, po angielsku nazwa Brew. Specjalnie Brew. Specjalnie. Ciekawe, czy Brewa wpadnie na stronę. Specjalnie pokazuję okładkę tak blisko, ponieważ tutaj jest bardzo mityczna postać, czyli sławny myszojeleń. Także myszojeleń na okładce. Tak, tutaj mamy. Tak, ale ja myślę, że on jest. On jest całkiem podobny, bo to jak wszyscy znamy to... Lis, nie, myszojeleń, no. Nawet ten, ma małe nóżki, więc... No i słuchajcie, gra Bur będzie przedstawiana przez Teosa, więc ja tutaj już się więcej nie wcinam. Może zrobię pierwszego kęsa, a w tym czasie Teos będzie nam przybliżał zasady Boru. Standardowo, jak podczas każdego naszego streama, na czas tłumaczenia zasad będzie mniejsza interakcja z czatem. Ja będę czytał, co piszecie. Będziemy się do tego odnosili, jeśli ale generalnie... Jeśli do zasad będą uwagi, to oczywiście będziemy je wplatywać na bieżąco. Proszę? Będziemy je wplatać. Tak, wplatywać. To jest taki neologizm z mojej strony. Słuchajcie, gra Bur, jak już Adaś ładnie pokazał okładkę, w środku dużo różnych komponentów. Jest to gra wydana przez Portal, gra nowinka, która pojawiła się w ubiegłym roku na targach w Essen. Zebrała w miarę pozytywne recenzje. Tutaj Portal zdecydował się ją wydać. Jest to pierwsza gra Portalu w nowym roku właśnie, która wyprzedała się w momencie, aktualnie jest niedostępna, jeżeli chodzi o sklep Portalu. Nie wiem, czy jeszcze w jakichś tam sklepach może jakieś pojedyncze sztuki. Ktoś zaraz wygrzebie z magazynu, ale ogólnie no to tylko już głównie drugi obieg. Dużo komponentów. Jeżeli chodzi o Bur, mamy tutaj grę od 2 do 4 graczy, około od godziny do 1,5 godziny gry. Mamy 4 postacie, takich właśnie jakichś mitycznych poszukiwaczy, nie wiem, awanturników, podróżników, jak to nazwać, jakoś tak ogólnie. W każdym razie no, są to jacyś tam śmiałkowie z takiej baśniowej krainy, którzy zdecydowali się ten Bur zwiedzać i próbować go ujarzmić, ponieważ w Borze zadziały się magiczne rzeczy, poplątały się żywioły, poplątały się pory roku i naszym zadaniem jest po prostu jakoś tę sytuację okiełznać. Więc mamy 4 postacie, które do tego Boru mogą się wyprawić. Każda z nich posiada 4 dedykowane kostki z różnymi magicznymi symbolami, o tym za chwilkę. Dodatkowo na starcie otrzymujemy też 2 takie białe, neutralne kości z symbolami żywiołów. Każdy z graczy otrzymuje 1 taką postać, więc zaraz sobie je wybierzemy. Te postaci mają 2 strony. Jest to taka strona, powiedzmy A, mówiąc kolokwialnie, czyli po prostu strona bez żadnej specjalnej zdolności, natomiast na stronie B każda z tych postaci ma taką swoją specjalną zdolność, każda z nich jest różna, co też wpłynie na pewnie ciekawszą rozgrywkę. Jeżeli chodzi o inne elementy, mamy przede wszystkim planszę główną. Plansza, co jest ważne, jest dwustronna. Jest to strona dnia, wygląda w taki sposób, oraz strona nocy. I w trakcie gry będziemy grali przez
cztery rundy. Pierwszą i trzecią rundę gramy na planszy dnia, natomiast drugą i czwartą będziemy grali na planszy nocy, czyli po każdej rundzie planszę sobie odwrócimy na drugą stronę. Plansza ma oczywiście pola, gdzie będziemy przydzielać jedną ze swoich kości, po to, żeby aktywować jakieś specjalne zdolności. Oprócz tej planszy mamy duże karty, karty Boru. Karty Boru wyglądają w taki sposób, jeśli chodzi o swój rewers, tak? Natomiast jeśli chodzi o awers, mają tutaj różne takie właśnie kolorowe oznaczenia. Jeśli chodzi o kolor tej obwódki, tak, tej karty, ona symbolizuje właśnie porę roku, do której jest przypisana, czyli mamy cztery pory roku: wiosna, lato, jesień, zima. Niektóre z tych kart Boru są takie przejściowe, dwukolorowe. Na kartach Boru mamy też miejsca, na których umieszczamy kości, oznaczenie, ile w przypadku zdobycia tej karty zdobędziemy punktów, oraz też odpowiednie symbole przypisane do pól, gdzie umieszczamy kości, gdzie będziemy zdobywać surowce, albo będziemy mogli oswajać dzikie stworzenia. Skoro już powiedziałem, że będziemy zdobywać surowce, to one są tutaj właśnie reprezentowane przez takie małe, okrągłe żetony, różne z różnym kolorem. I jeżeli chodzi o trzy podstawowe surowce, które mamy w grze, to jest to taki trochę podręcznik małego narkomana, ponieważ jest to zioło, ogólnie rzecz biorąc, grzyby i kryształ. Także no tutaj ktoś jak gdyby miał fantazję wymyślając te nazwy, nie są one jakieś tam totalnie jednoznaczne. Mamy też surowce w formie mistycznych jagód, które są jokerami i zastępują nam jeden wybrany surowiec. Oprócz tego dostajemy żetony wypalania, gdzie jeżeli pojawi się symbol takiego wypalania, będziemy mogli blokować pola, na których umieszczamy kości w Borze. Oraz co my tutaj jeszcze mamy? Mamy dwie talie kart, gdzie jedna talia kart to są magiczne mikstury. Mikstury w taki sposób wyglądają, jeśli chodzi o rewers, i w taki sposób, jeśli chodzi o awers. I tutaj anatomia kart mikstur jest taka, że w lewym górnym rogu pojawia się oznaczenie kosztu, ile surowców musimy się pozbyć z naszych zasobów, żeby móc sobie taką miksturę przygotować. W prawym górnym rogu pojawia się wartość punktowa, ile punktów ta mikstura, niezależnie od tego, czy jej użyjemy, czy nie, ale jeżeli ją zakupimy, to wtedy już punkty na pewno dostaniemy. Natomiast jeżeli zdecydujemy się użyć takiej mikstury, czyli kolokwialnie mówiąc ją wypić, to wtedy aktywujemy efekt, który znajduje się na dole z ikonką oraz szczegółowym opisem, co ten efekt tam będzie robił. W taki sposób wyglądają mikstury. Jeżeli chodzi o drugi rodzaj kart, to są karty stworzeń. Karty stworzeń są podzielone na cztery talie przypisane do pór roku. Mamy właśnie zimę, wiosnę, lato i jesień. Jeżeli chodzi o karty stworzeń, to te talie są potasowane, stworzenia będziemy mogli zdobywać w trakcie gry i aktywować też specjalne zdolności. Te zdolności niektóre są pasywne i po prostu stale będą działały, jeżeli zostanie spełniony jakiś warunek, albo mogą być zdolności aktywowane przez kości, które będziemy też mogli umieszczać na niektórych z tych kart stworzeń. Karty stworzeń oczywiście też dają nam punkty. To są punkty, które widzimy tutaj w lewym górnym rogu. Ogólnie wszystko, co jest taką wartością liczbową w zielonym rąbie, to są punkty, które zdobywamy na koniec gry. I teraz przejdźmy może do tego, w jaki sposób się gra. Tutaj, jak już wspominałem, ilość kart Boru, które wchodzi do gry, zależy od ilości graczy i to jest zawsze ilość graczy plus jeden, czyli w tej sytuacji mamy cztery karty w Boru przygotowane dla
rozgrywki trzyosobowej. Natomiast są też karty boru dla rozgrywki wyłącznie dwu, czy tam wyłącznie czteroosobowej i też możemy poznać to po oznaczeniu na ilość graczy, które znajduje się na dolnej części karty boru. Jeżeli chodzi o mikstury, to tutaj niezależnie od ilości graczy zawsze mamy cztery mikstury otwarte. I w momencie, kiedy ktoś taką miksturę sobie zakupi z tych mikstur, które są dostępne do wytworzenia, to wtedy od razu będziemy sobie taką jedną miksturę dokładali. Karty stworzeń tutaj nie mają ograniczenia, jeśli chodzi też o ilość graczy. I jeżeli chodzi o nasze takie startowe zasoby, oczywiście mamy też duże karty pomocy, gdzie pojawiają się oznaczenia specjalnych zdolności kości, jakiś taki szybki przebieg rundy, który też może być pomocny, jeśli chodzi o pierwsze nasze rozgrywki. Więc może jak będę omawiał, co robimy w grze, ustalmy już sobie, kto jaką postać sobie wybierze, ok? My już tutaj z Adasiem znamy grę, więc może Paulina wybierz i sobie i wybierz nam postacie. Ale to może opiszmy każdą po kolei, co robi i wtedy Paulina wybierze. Tak? No jasne, tak, że tak. Dobra. To przy okazji to znaczy, ja nie wiem, czy wiesz, bez znajomości zasad, jakby gdyby to jest... Aha, w ten sposób. No. To nie wiem. No to ja pójdę fabularnie i wybiorę sobie jakąś dziewczynę. Tak, bo to domyślam, że są dziewczyny. Aha, czyli nam zostawiasz facetów, tak? Skoro my mamy grać tak, też fabularnie. Więc bijcie się. Dobra, no to czerwony czy ten niebieski? No niebieski. Niebieski, a czerwony. Dobrze, ja mam czerwoną koszulkę, więc nawet pasuje. Pasuje. No? Okej. Okay. No dobra. Dobra. O, to zrobimy tak. Dobra. Ty wytłumaczysz zasady, a ja już potem wybiorę między dobra, dwoma dziewczynami. Dobra, okej, okay, spoko, w porządku. I każdy z nas na starcie otrzymuje też jedną jagodę mocy. Mamy też znacznik pierwszego gracza. Znacznik pierwszego gracza, czyli taka tekturowa miksturka, aktualnie jest u Pauliny, ponieważ pierwszym graczem rozpoczynającym w pierwszej turze jest osoba, która jako ostatnio ważyła kawę albo herbatę. Ważyła, parzyła, zwał jak zwał. Okej. Okay. Słuchajcie, przebieg rundy wygląda w taki sposób, że każdy z nas rzuca wszystkimi swoimi kostkami. Kostki mają dokładnie taki sam układ, to znaczy kości żywiołów mają trzy możliwe symbole żywiołów, które występują na każdej kości na dwóch ściankach. Jeżeli chodzi o kości te kolorowe przypisane do postaci, one są nazywane tutaj kościami pożywienia i każda z tych kości ma dwa symbole patyków, dwa symbole liści i dwa symbole takiego jak gdyby kamienia. Więc nie ma tutaj żadnej takiej, żadnych różnic, jeśli chodzi o to, jakie ścianki mają symbole. Po tym, jak rzuciliśmy te kości, te wartości już zostają i one co do zasady są niezmienne przez całą rundę. Po prostu w naszej turze będziemy jedną z tych kości musieli umieścić i aktywować jakieś zdolności, które znajdują się na planszy, na kartach boru, ewentualnie na kartach stworzeń, które sobie zdobędziemy. I teraz tak, mamy już symbole, które sobie wyrzuciliśmy, więc wykonujemy po kolei swoje tury. W turze gracz musi umieścić jedną ze swoich kości, czy to będzie kość pożywienia, czy to będzie właśnie kość żywiołu, na jednym z pól. Jeżeli będą to pola na karcie boru, to w tym momencie musimy dopasować symbol na kości do symbolu, który znajduje się jak gdyby na tym miejscu, które jest w borze. Tym samym będziemy mogli otrzymywać surowce, które właśnie na tych kartach boru są przedstawione. To jest też o tyle ważne, że karty boru zdobywamy dzięki uzyskiwaniu przewag swoich kości w swoim kolorze nad kościami innymi graczami i kościami neutralnymi, które są właśnie tymi kościami żywiołów. Jeżeli chodzi o kości żywiołów, możemy je także umieścić na dowolnym miejscu w borze, tylko musimy pamiętać o tym, że kości te żywiołów, one są neutralne, czyli one nam też będą troszeczkę wadziły, jeśli chcielibyśmy przejmować kontrolę nad daną kartą boru. Ale tutaj już kości żywiołów umieszczamy bez względu na symbol,
który się znajduje. Dodatkowo umieszczenie kości żywiołów w boże powoduje, że możemy odpalić specjalną zdolność tej kości żywiołów, ale o tym może troszeczkę później. Oprócz tego, że kości możemy umieszczać w boże, możemy też kości umieszczać na planszy głównej. Mamy trzy pola, gdzie aktywujemy je wyłącznie konkretnymi kościami żywiołów. To są tak zwane pola dolne i tam właśnie są oznaczenia tej kości kolejno wiatru, ognia oraz wody. Natomiast na górze tej planszy miasta znajdują się dwa pola, gdzie możemy umieścić dowolną kość, w tym też kości pożywienia. I teraz ważne jest to, że co do zasady na każdym polu może leżeć jednorazowo tylko jedna kostka. Natomiast na dwóch górnych polach planszy miasta może leżeć dowolna liczba kości, ale to są oczywiście zdolności troszeczkę słabsze niż te zdolności, które aktywujemy konkretną kostką. Więc w taki sposób umieszczamy jedną ze swoich kości obowiązkowo w ramach swojej tury. Mamy jeszcze dwie możliwe akcje, które są opcjonalne. I teraz takimi akcjami jest przygotowanie eliksiru, czyli opłacenie kosztu jakiejś karty eliksiru i wzięcie tego eliksiru na rękę, oraz możemy w ramach swojej tury wypić jeden eliksir. Wypicie eliksiru to jest po prostu zagranie tej karty, czyli wprowadzenie jej do gry, natomiast wartość punktowa już zostaje z nami do końca gry i ten eliksir po prostu, który jest wypity, wkładamy sobie pod naszą postać, żeby właśnie symbolizować, że ten eliksir już zużyliśmy. One są kompletnie jednorazowe. Jeżeli chodzi o karty stworzeń, tutaj oczywiście mamy oznaczenia, gdzie zdobywamy poszczególne surowce, ale jest takie jedno oznaczenie, Adaś, gdybyś mógł pokazać, to jest taki kieł. I teraz umieszczenie kości na polu, które ma taki kieł, pozwala nam oswoić jedno ze stworzeń. W tym wypadku wybieramy jedno ze stworzeń, które znajduje się na wierzchu tych talii poszczególnych pór roku. I właśnie to stworzenie oswajamy, czyli zabieramy do swoich zasobów i od tego już ten towarzysz będzie z nami i będzie nam aktywował jakąś zdolność. Ważne jest to, że w przypadku kart eliksirów nie mamy limitu, jeśli chodzi o karty, które mamy na ręce. Natomiast jeżeli chodzi o karty stworzeń, one są przed nami i teraz takich stworzeń maksymalnie aktywnych możemy mieć 3 naraz. Ważne jest to, że kiedy oswajamy kolejne, czwarte stworzenie, to wtedy musimy albo jedno ze stworzeń, które mieliśmy już wcześniej zdobyte, albo to stworzenie, które właśnie oswoiliśmy, musimy je wypuścić na wolność. I teraz, kiedy wypuszczamy to stworzenie na wolność, to wtedy właśnie przesuwamy, tak jak Adaś pokazywał, po prawej stronie swojej postaci, gdzie jest właśnie takie oznaczenie wypuszczone i w tym momencie to stworzenie nie ma już swojej aktywnej zdolności, nie będziemy już mogli wrócić do tej zdolności, nie będziemy mogli przywołać tego stworzenia z powrotem, ale to stworzenie będzie nam dawało punkty na koniec gry. I teraz stworzenia, które zdobywamy, każdy z nich jest warte tylko jeden punkt zwycięstwa, natomiast jeżeli stworzenie z danej pory roku wypuścimy i sparujemy je w jednym z borów, który będzie odpowiadał po porze roku, gdzie akurat to stworzenie najbardziej lubi przebywać, to w tym momencie kartę tego stworzenia odwrócimy na drugą stronę i zdobędziemy nie jeden, a 3 punkty na koniec gry. Więc w taki sposób rozgrywamy swoje tury, aktywując właśnie poszczególne zdolności. Może też powiemy jeszcze pokrótce, co robią zdolności na planszy. Tutaj akurat mamy planszę
dnia. Przede wszystkim, a to ja sobie może wezmę ściągawkę i ja nie pamiętam po prostu tych zdolności. To nie, to ja tutaj poczytam. Będziesz tak? Czyli tak. Okay. Kładąc kość tutaj, tu możemy położyć kilka kości, zbieramy jeden dowolny składnik ze składników podstawowych, czyli albo kryształ, albo zioło, albo grzybka. Kładąc tutaj, możemy oswoić dowolne stworzenie. I tutaj, tu jest jeszcze, bardziej pokażę, bo niektórzy widzowie nie dowierzają, że to jest róg. Tak, to jest róg. Przypomina czerwia, ale jest rogiem. A jeśli chodzi o te róg, kieł, tak, element zwierzaka. Jeśli chodzi o środkowe pole, tu już mamy tylko możliwość położenia kostki żywiołu, czyli ognia. Kostki ognia. Możemy usunąć wszystkie kości żywiołów ze wszystkich borów. Czyli w tym momencie czyścimy bory z tych kości żywiołów, co może komuś dać przewagę, a kogoś może ukrócić. Przy użyciu kostki wiatrów na tym polu możemy zebrać jedną magiczną jagódkę, plus odkryć i zarezerwować jeden eliksir. Ja się muszę tutaj właśnie wtrącę, ponieważ ta zdolność odkryj i zarezerwuj eliksir polega na tym, że do czterech eliksirów, które są dostępne, odkrywamy jedną kartę z wierzchu talii eliksirów, a następnie jedną z tych pięciu kart możemy zarezerwować, czyli położyć przed sobą, dzięki czemu ta karta nie jest jeszcze przez nas zdobyta i możemy ją kupić na rękę w późniejszej fazie gry i ona póki co jeszcze nie daje nam żadnych punktów, ale nikt inny nie ma już dostępu do tego eliksiru. On jest po prostu totalnie zarezerwowany i nie ma też limitu, jeśli chodzi o ilość zarezerwowanych eliksirów jak gdyby naraz. I ostatnie pole na planszy dnia, pole z żywiołem wody, to jest zebranie po jednym składniku, jeden kryształ, jeden grzybek oraz jedno ziółko. Tak, czyli z każdego podstawowego surowca po jednym żetonie. Jeśli chodzi o drugą stronę, tutaj mamy dokładnie ten sam efekt, czyli zabieramy jeden wybrany składnik z podstawowych zasobów. Tutaj mamy odkrycie i zarezerwowanie jednego eliksiru i tutaj też możemy wielokrotnie na te pole przyjść. Tutaj przy użyciu kostki ognistej żywiołu wypalamy wszystkie puste pola w jednym borze, czyli wybieramy jeden z dostępnych borów i na tym borze wypalamy wszystkie wolne miejsca. Tutaj mamy kostkę wiatru, zabieramy jedną magiczną jagódkę i oswajamy jedno stworzenie, czyli i to wykonujemy. I na kostce wody mamy wymień jeden podstawowy zasób na jedną jagódkę, nie więcej niż 3 razy, czyli mamy do 3 razy możliwość wymienienia surowca przy użyciu wodnej kostki żywiołu. Tak, Grom tutaj pyta, czy można położyć kość ognia, jeśli nie ma żadnych kości żywiołów na kartach boru i to się tyczy tej zdolności ze strony dnia. Jak najbardziej nie ma tutaj takiego wymogu, żeby były jakieś kości. Po prostu ta akcja, tak jak już pojawiło się na czacie, zapcha nam to pole akcji, czyli nie będzie już ono dostępne dla innych graczy, a być może my z naszej drugiej kości żywiołu w tym momencie dopiero po jak gdyby takim zapchaniu będziemy mogli gdzieś kogoś przyblokować, więc tutaj jak najbardziej jest to możliwe. Są oczywiście też zdolności, które pozwalają nam wracać te kości. Są różne inne specjalne zdolności, które pojawiają się na eliksirach czy na zwierzakach, więc tego już raczej nie będziemy szczegółowo opisywać. Będziemy po prostu w trakcie gry o tym opowiadali. Natomiast tak, wracając jeszcze, czyli mamy przebieg tury, to znaczy musimy położyć kostkę, możemy przygotować eliksir, możemy wypić eliksir. Oczywiście tutaj kolejność wykonywania tych akcji jest dowolna, czyli możemy na przykład najpierw w ramach swojej akcji przygotować eliksir i go wypić, albo wypić eliksir, a następnie coś się zadzieje i przygotujemy sobie kolejny, a następnie dopiero położyć kość. Natomiast co się dzieje, jeżeli nie mamy już kości żadnych do dyspozycji? Wtedy po prostu nasze tury są pomijane, czyli nawet nie mamy możliwości zagrywania tych akcji opcjonalnych z eliksirami. Czyli tutaj eliksiry tylko i wyłącznie są możliwe po jednym do zdobycia na turę i po jednym do użycia na turę. Tylko w sytuacji, kiedy mamy kostkę, którą też jeszcze musimy obowiązkowo zagrać w ramach swojej akcji. Następnie, koniec rundy, czyli w momencie, kiedy wszystkie kości wszystkich graczy zostaną już umieszczone na poszczególnych polach, na planszach, na borze czy na stworzeniach,
mamy przejmowanie kontrolowanych borów. I tutaj akurat pojawia się ten taki element aria control, aria influence. To znaczy przejmowanie boru. Zróbmy może taką symulację. Ja zrobię tak, zróbmy tak i Adaś sobie kostkę jeszcze jedną swoją umieść. Oczywiście tutaj mogą być kostki różnych graczy, tak? Także też Pauliny, czy jak będziemy grali na czwórkę, to każdy tutaj może swoją kostkę zgodnie z tymi zasadami umieścić. Teraz tak, przejmowanie boru. Sprawdzamy dla każdej karty boru, czy gdzieś zachodzą dwa warunki spełnione przez jednego z graczy. Przede wszystkim ten gracz musi mieć więcej kości w porównaniu z każdym innym graczem. Czyli jeżeli ja mam tutaj dwie kostki czerwone, a Adaś ma kostkę jedną, no to ja go dominuję, więc ja w tym momencie będę przejmował ten bor. Dodatkowo musi być tak, że gracz, który przejmuje, który wygrywa jak gdyby spośród graczy, musi mieć w sumie więcej kostek niż suma kości żywiołu na borze. Czyli gdybym miał tutaj dwie kości i wygrywam z Adasiem, który ma jedną kość, ale są dwie kości żywiołu, no to ja nie pokonuję żywiołów, które szaleją w tym borze, więc w tym momencie jest remis. Gdyby była taka sytuacja, to znaczy wygrywam z Adasiem i mam przewagę nad kostkami żywiołów, to w tym momencie oczywiście ja tę kartę zdobędę. W takiej sytuacji, jak Adaś tutaj zasymulował, mamy remis między graczami, więc także nikt tego boru nie zdobędzie. Oczywiście może się też zdarzyć tak, że na borze nie będzie żadnych kostek graczy, ewentualnie mogą być kostki neutralne, kostki żywiołów, wtedy też bór nie jest kontrolowany. Jeżeli bór nie jest kontrolowany, to w tym momencie taka karta spada z końcem rundy poza grę i już po prostu do gry nam nie wróci. Natomiast jeżeli karta boru została przez któregoś z gracza zdobyta, ona ląduje u niego w jego zasobach, właśnie dając mu punkty na koniec gry. I tak jak już mówiłem przy stworzeniach, jeżeli mamy stworzenie, które pasuje nam swoją porą roku do jednej z pór roku, jednej z dwóch albo jednej jedynej, która jest pokazana na borze, czyli na przykład tutaj takiego myszojelenia, spokojnie z kartą boru jesieni możemy sobie skombować, dzięki temu tego myszojelenia odwrócimy i on da nam 3 punkty na koniec gry, ale ważne jest to, że do każdego boru, nawet do takiego, który ma dwie pory roku, możemy przypisać tylko jedno stworzenie. Więc tutaj ten bór daje nam większe możliwości, że możemy i takie stworzenie do niego przypisać, ale tylko jedno. Oczywiście można to też zrobić zupełnie na koniec gry, wtedy też jak najbardziej te punkty, można po prostu przeczekać to umieszczanie zwierząt w borach, po to, żeby jak najbardziej optymalnie tutaj tym zagrać. Używamy też wtedy, po sprawdzeniu kontroli i przejęciu borów, używamy mocy stworzeń, które mają adnotację na koniec rundy i sprawdzamy, czy gra została zakończona, to znaczy, czy nie ma już kart boru, a my rozegraliśmy w pełni czwartą rundę. Jeżeli tak, no to liczymy punkty ze wszystkich naszych rzeczy, które mamy zdobyte w grze. Dodatkowo na koniec gry też każde 3 surowce dowolnego typu będą dawały nam po jednym punkcie zwycięstwa. Natomiast jeżeli nie ma tego końca gry, to w tym momencie wracamy nasze nasze kolorowe kości pożywienia i 2 dowolne kości żywiołów. Tutaj kości żywiołów, one są na tyle uniwersalne, że nie, jak już używamy kości żywiołów z naszych zasobów, to jest tak naprawdę taka no, niczyja, tak? Jest po prostu taką kością neutralną. Następnie odwracamy kartę wioski, czyli po dniu następuje noc, po nocy dzień. Odkrywamy nowe karty boru, czyli dobieramy z wierzchu talii tyle kart, ilu jest graczy plus 1, a następnie przekazujemy znacznik pierwszego gracza, czyli jeżeli w pierwszej turze Paulina była pierwszym graczem i lecieliśmy w kółko zaczynając od Pauliny, to w następnej turze Adaś będzie pierwszym graczem i od niego będzie rozpoczynała się kolejka. Ważne jest to, że niektóre zdolności, które pojawiają się w trakcie gry, mogą powodować, że będziemy albo umieszczać dodatkowe kości
dodatkową jedną kość, na przykład w ramach swojej tury, czyli w tym momencie szybciej rozegramy mniej tur sumarycznie, albo będziemy mogli jakieś kości wracać z powrotem do naszych zasobów. Dzięki temu tych tur rozegramy więcej. Także tutaj niekoniecznie ilość tur wykonanych w ramach jednej rundy to będzie 6. Teraz co jeszcze tutaj jest warte wspomnienia? Moce żywiołów, czyli rzecz, która pojawia się na planszetkach pomocy i jest to takie dosyć specyficzne i dosyć mocne i fajne efekty. Umieszczając kość żywiołu w boże i tylko w boże, czyli ta kość żywiołu nie aktywuje się, kiedy jest umieszczana na stworzeniach albo kiedy jest umieszczana w wiosce, dodatkowo oprócz tego, że zdobywamy jakiś surowiec albo oswajamy zwierzę, możemy użyć zdolności przypisanej do kości. I tak, kość ognia może być umieszczona na wierzchu innej kości w boże i zakryta kość nie jest liczona do kontroli. Czyli jeżeli mieliśmy taką sytuację w trakcie tury, że tutaj pojawiają się jakieś kostki, to Adaś przypuszczalnie, chcąc uzyskać przewagę, umieszcza kość ognia na mojej kości, tym samym ją zakrywając, ale ważne jest to, że Adaś musi dalej pokonać ilość kości neutralnych. Tak? Na koniec przy kontroli liczymy tylko kości, które są na wierzchu. Dalej, jeżeli mamy kość wody, to umieszczając ją w boże na polu ze składnikami, zbieramy dwa dodatkowe żetony tego składnika. Jeżeli wykorzystamy kość wiatru w boże, to w tym momencie możemy wymienić ją na jedną z moich kości pożywienia umieszczonych w boże. Czyli przypuszczalnie w takiej sytuacji widzę, że Adaś się tutaj zbroi i ta moja kość pożywienia tutaj raczej nie odegra już większej roli, to mogę w tym momencie wiatrem wywiać sobie swoją kość. Uzyskam oczywiście ten bonus, a kość pożywienia wróci mi z powrotem. Oczywiście tą kością nie rzucam, ona wróci mi dokładnie na takiej ściance, którą ją umieściłem. Więc to też jest ważne, żeby to zauważać. Dodatkową jeszcze taką zasadą jest tak zwane wymuszanie kości pożywienia. I teraz, może się tak zdarzyć, że chcemy wejść do boru i umieścić kostkę na jakimś polu, ale nie mamy pasującego symbolu. W tym momencie możemy wymusić umieszczenie tam kości. Nie pobieramy wtedy żadnego składnika. Co więcej, musimy zapłacić ten składnik, który znajduje się w boże. Przykładowo, gdybym chciał umieścić kamień na polu, gdzie znajduje się tylko i wyłącznie kość z patykiem, to muszę zapłacić grzybka i umieszczam swoją kość na nieodpowiednim symbolu, ale niczego też nie zyskuję, dodatkowo muszę zapłacić tego grzybka ze swoich zasobów, no albo oczywiście jagódkę. Jeżeli z kolei jest tam symbol z oswajaniem, to też mogę wymusić tam położenie kości, ale ponieważ oswojenie zwierzęcia, stworzenia nie ma przypisanego żadnego symbolu, to muszę wtedy wykorzystać jagodę mocy, czyli tego jokera, żeby na takim symbolu, gdzie jest przypisane oswojenie stworzenia, wymusić położenie kości z innym symbolem. Okej? Tak, zastanawiam się, czy powiedziałem wszystko, czy jeszcze o czymś zapomniałem. A na pewno o czymś zapomniałem. Ja mam pytanie. Tak? Bo tutaj rozumiem, że jest koszt w surowce. Mhm. Natomiast stworzenie po prostu tylko je oswajam. Tak, Bo to jest efekt w wersji jakby narysowanej. Oczywiście, tak. Stworzenie za darmo. Stworzenie nic nie kosztuje. Mhm. Musisz po prostu mieć ten symbol kła, który pozwala ci na oswojenie jednego stworzenia. No i pamiętać też o tym, że mamy limit tylko trzech stworzeń aktywnych. Nie? Drugie pytanie, czy poza tym miejscem mogę jeszcze pozyskiwać jakąś jagodę w inny sposób? Z kart. Na przykład. Tak, z kart możesz pozyskiwać jagody, no i oczywiście tutaj też te jagody z kolei można dwukrotnie nawet pozyskiwać, czy z wiatru, czy z wody.
Rzecz, o której też warto wspomnieć, to jest wypalanie borów. Wypalanie borów, czyli jeżeli pojawia się akcja, która pozwala nam wypalić puste pole boru, to w tym momencie na pustym polu boru umieszczam symbol właśnie takiego wypalenia ognia i to pole jest zablokowane, nie można tam umieścić już żadnej kostki, absolutnie żadnej, natomiast no, jest jak gdyby jest puste, jeżeli chodzi o liczenie tych przewag, czyli nie działa jak gdyby na żadną korzyść, więc można też sobie zrobić jakąś fajną sytuację, fajną przewagę w borze i później swój bór, który chcemy kontrolować, właśnie wypalić tylko po to, żeby zabezpieczyć się przed tym, żeby inni gracze umieścili tam albo swoje kości, albo te kości neutralne, które też musimy brać pod uwagę przy przewagach. Okej. No i jeszcze też jest taka ważna sprawa, czyli umieszczanie kości. Jeżeli umieszczamy inną kość na tym samym polu, to ja już tak wspominałem bardzo ogólnikowo, ale umieszczamy ją na górze tej kości. Może się tak zdarzyć, że kilka kości umieścimy po prostu jedna na drugiej. To jest o tyle ważne, że przy rozliczaniu jakichś tam efektów kontroli w borze bierzemy pod uwagę tylko kostki, które są na, tylko kostki, które są na wierzchu. Natomiast jeżeli chodzi o efekty, które tyczą się kości, to te kości ze spodu też możemy spokojnie przemieścić, usunąć poza grę, możemy ją sobie jakoś podmienić, możemy no, robić z nią po prostu różne rzeczy. Więc to jest tyle, jeśli chodzi o podstawowe zasady gry Bur. W wariancie tym zaawansowanym każda z postaci ma jeszcze swoją specjalną zdolność. My już z Adasiem wiemy, jakimi postaciami będziemy grali. Paulina, ty też wybrałaś już sobie? Ja wezmę z tą zieloną. Wybrałaś sobie? Zieloną. Aha, one jest na stworzenia, tak? No, okay. Podobno. No, spoko. Dobra, zobaczymy. Okay. Więc tak, lecimy po kolei. Czerwona postać Leilo. Leilo, umieszczając kość pożywienia w borze, czyli kość swojego koloru, mogę wydać jedną jagodę mocy, by umieścić ją na wierzchu dowolnej innej kości. Nie oswajasz i nie zbierasz z tego pola. A nie czyli, Lelo? No, proszę? A nie Lelo? Lelum po Lelum? Lello? Może no. Lello. No, ja może być Lello. Ja się nad tym zastanawiałam, czy może, Lelo, czy może być Lello. Lello. No. Czyli generalnie taka postać, okay. Która czyli pozwala postać, nam tak, robić tak, przewagi tak. W borach. Przewagi w borach i no ważne, żeby tutaj te kości pożywienia trzymać chyba do końca, żeby inni się wystrzelali z kości, a wtedy Lello wjeżdża na białym myszojeleniu i po prostu przejmuje kontrolę nad borami. Mhm. Okay. Lyric, czyli tekst piosenki po angielsku, słuchajcie. Tak jest. On Lyric. Ma tak, że pierwsza magiczna jagoda, jeśli przygotowuję eliksir, którą wydam, liczy się jako dwa dowolne podstawowe składniki. Czyli on jakby przy magicznych jagodach podczas przygotowywania eliksiru, ale tylko pierwsza jakby użyta w swojej... W rundzie. Chociaż bo nie. I tak możesz przygotować tylko jeden eliksir na rundę. No okej, dobra. No, ale to na przykład w drugiej turze, jak będę przygotował znowu, to tak, znowu tak, to oczywiście, się liczy. Oczywiście. Czyli oczywiście. Każda jagódka pierwsza, którą wydaję, jest warta dwa dowolne wybrane przeze mnie surowce. A nie jeden. Więc Lyric to jest taki młody adept szkoły wiedźmińskiej, który stara się robić eliksiry. Natomiast Paulina wybrała... Wren. Nie wiem, Ren. It's raining men. Hallelujah. Jeśli chodzi o Ren, umieszczając kość na dowolnym polu ze składnikiem, na dowolnym polu ze składnikiem, czyli na dowolnym polu w borze, który ma nadrukowany składnik, można wydać jedną jagódkę, by zamiast tego potraktować je jako pole ze stworzeniem. Możesz posiadać do 4 oswojonych stworzeń. Mm-hmm. Czyli Paulina może oswajać wszędzie i dodatkowo ma jedno aktywne stworzenie więcej dostępne. Czyli ma limit 4, a nie 3 jak my wszyscy. Mm-hmm. No i ostatnia postać, czyli Myla. Myla Laila. Miley nie wybraliśmy. Tak, Miley, ona lata na Wrecking Ball.
Czyli przejmując lasy, raz na rundę możesz wydać dwie jagódki mocy, by przejąć bór, w którym remisujesz przy sprawdzaniu kontroli. Mm-hmm. Czyli ona generalnie daje łapówy w magicznych jagódkach i dzięki temu przejmuje bory, kasuje je do siebie, mm-hmm, na swoją dzielnię. Mm-hmm. Także Majla tak, też spoko. Że zobaczymy, jak to zagra, bo wydaje się, że Majla może być takim troszeczkę taką kontrą na Lello po Lello. Więc zobaczymy po prostu, jak ta rozgrywka będzie wyglądała. Więc co, czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, co do właśnie zasad? Pojawiło się pytanie od Gromika, czyli wygrywa ta postać, która po czterech rundach ma najwięcej punktów. Dokładnie. Dokładnie tak. Ze wszystkich źródeł, tak, z których możemy czerpać te punkty, musimy je zbierać. One kap nam do wspólnej torby i wtedy decydujemy, jakby gra decyduje, kto wygrał. Mhm. Jakie są tiebreakery? Tiebreakery są, jest jeden tiebreaker i żeby tutaj się nie pomylić, ja sobie go dokładnie tutaj przeczytam, jaki jest tiebreaker. Czyli historyjka o ratowaniu boru to ściema. No oczywiście, nie, że ściema. Nie, że ściema. Nie, że ściema. Tylko tutaj mamy Lirika, Vren, Lello i Majle. I oni po prostu mają questa. No, oni dostali tak, questa i tyle. Słuchajcie, jest jeden jedyny tiebreaker. Tak jak już wspominałem, wszystko co zdobyliśmy, wykupiliśmy w grze i ma właśnie wartość w tym zielonym rąbie. To są punkty zwycięstwa. Natomiast na koniec gry przypominam, każde trzy składniki, które mamy u siebie w swoich zasobach, to jest jeden punkt. A ilość ogólnie składników jest jednym jedynym tiebreakerem. Mhm. Czyli warto jest więcej tutaj mimo wszystko te składniki gromadzić, jak widzimy, że tutaj może być ciasno w czołówce, tak? Mhm. Na koniec gry. Ja może jeszcze wspomnę o jednym takim przypadku, bo akurat w grze czteroosobowej, którą ostatnio graliśmy na Bastylionie, mieliśmy taki przypadek, gdzie skończyła się nam w trakcie gry talia mikstur. I jeżeli tych eliksirów nie ma już na tyle, żeby tutaj w pełni uzupełnić te cztery pola, to w tym momencie wszystkie eliksiry, które zostały już wypite przez graczy, trafiają i z powrotem jak gdyby przetasowujemy je i robimy z nich talię do dobierania, ale gracze oczywiście zyskują punkty zwycięstwa tyle, ile już zdobyli za te eliksiry i po to właśnie też w trakcie gry służą nam te znaczniki po prostu punktów zwycięstwa. Tak, tutaj doszliśmy do wniosku, że nasz, znaczy mój egzemplarz jest wybrakowany tak, i brakuje nam 10 żetonów, prawdopodobnie trójek, czyli 30 punktów, co oznaczało, że jak ostatnio graliśmy w czwórkę w pełnym składzie i skończył nam się deck mixtur, to musieliśmy na telefonie spisywać wartość punktową każdego gracza. Ale to w tych w podsumowaniu może. Tak, może do tego wrócimy. No i tutaj jeszcze Grom pisze, no to powinno być coś w typu, że jak nie ustratujecie 10 kart borów, to wszyscy przegrywają albo coś. No, ale ja też się z tym zgadzam. Na razie ta fabuła tak jakoś fabuła. Ja to trzymam się tutaj. Zostaw sobie to na podsumowanie, bo potem jest tak, że ja nie wiem, co powie i coś tam, już wszystko powiedzieliście, dzisiaj będziesz miał i tak przewagę, bo jako pierwsza będziesz podsumowywać. Super. No i witamy serdecznie podczas tłumaczenia zasad. Bakero nas zaobserwował, także siema Bakero, tak, ja bardzo miło Cię Bajonek widzieć. Nas pozdrawiał, że tak, przewidął się przez stream, tak, także super, bardzo, bardzo się cieszymy, że jesteście. Jeśli chodzi o obserwację Bakero, to myśmy wyłączyli głośność jakby powiadomień, chociaż i tak podejrzewam, że mikrofon ściągnął to powiadomienie. To było tak ale głośne, że ja aż podskoczyłam. Tak, nie wiem, czy widzieliście nasze dygnięcia, ale dziękujemy serdecznie, że z nami jesteście, że możecie nas oglądać. Okej, okay, no to słuchajcie, planszowe bestie, przechodzimy do pierwszej partii w bór. Zobaczymy, czy pierwszej i jedynej, czy uda się rozegrać dwie gry. Ja mam propozycję. Lećmy. Oho. Zanim zaczniemy, no, próbujemy pierwszego kawałka? Dobra. Który? Dobra. Każdy próbuje inny. Okay. Nie, no właśnie, jak mamy zgadywać, to jak ten sam. Dobra. Paulina. Aha, jaki? No to wy wybierzcie sobie, no bo ja i tak znam. Ja to zjem z wami. No ale to szybka decyzja. Ten. Ja tutaj pokażę, aha, co jest do wyboru. Dobra. Czyli okay, który wybraliście? Dobra. Ten dobra. Z białym lukrem, z jakąś, aha, taką. Czyli ten. Wzorkiem jakimś wzorkiem, taką glazurką. Okay. I tutaj jest taki brązowy. Może to. Sztofi? Adwokat, nukat. Masa krówkowa, kajmak. I no mi ręce zobaczymy umyć przed dotykaniem zobaczymy elementów gry. Dzięki Grom. Będę ich gonił. I co?
Ja jeszcze bez nadzienia zrobiłem gryza. Ciekawe, czy bardzo mlaszczemy. Ja niestety nie biorę udziału, bo kupowałem, wiem jak są nadzienia, więc... Moim zdaniem taka masa bardziej orzechowa. Taka się wydaje. A ja już zrobiłem... Ojejku, ja zrobiłem jeden gryz i całe to nadzienie zjadłem. No to dlatego tak. Wydaje mi się, że chyba taka orzechowa. Masa orzechowa, na górze oczywiście biała czekolada. Czy to jest wasza ostateczna odpowiedź? Że masa orzechowa? Taka... Ja nic innego nie wymyślę, szczerze mówiąc. Trochę się poddam twojej sugestii, bo nie wiem, do czego ten smak. No tak mi się... Najbardziej chyba masa orzechowa, czy bardziej taki... No niekoniecznie nougat, stricte nougat. A nie jest to jakiś batonik, wafelek, jakiś, nie wiem. O. Kinder Bueno na przykład. A mi się bardziej kojarzy z takim tym... Z takim giotto, kojarzysz? A czuję się jak dowódca czyli w tajniakach. To takie kuleczki po prostu wafelkowe, obsypane orzeszkami, a w środku jest taka masa właśnie, taka też, ona jest taka trochę orzechowa. I ona mi się kojarzy właśnie, to giotto. Tak. Dobra. Jaka odpowiedź? Kinder Bueno. Jaka odpowiedź? Czemu nie mówiłaś tego wcześniej? Teraz ja się poddaję twojej sugestii. Mówiła wcześniej. No ale Kinder Bueno też jest orzechowa. To też jest orzechowa. No znaczy, chop, chop. No, okej, okay, no. Masa orzechowa, być może Kinder Bueno, być może Giotto, no. Czyli planszowe bestie kontra pączki, 1-0. Rzeczywiście było to Kinder Bueno. O! Ja bym w ogóle proponował, żeby zjeść już drugiego, zanim pójdziemy umyć rączki. Więc wybierzcie sobie drugiego. No, nie. Ale potem nie będziemy chodzili co chwilę myć rączków. Co? Muszę ręcznik papierowy. Nie, bo się będzie kleić. Tutaj Grom bardzo ładnie mówi. Ja mam czyste rączki. Być... Nie. Może moje spodnie nie do końca są czyste, ale... No dobra, to zjedzmy. Dobra, easy. To ten kolorowy, ten taki ten z taką najbardziej... No, czyli uwaga, jest, ja tylko pokażę. To jest lukier ja mam tutaj niewiele po prostu tego. Czyli ten, tak? Tego ten nadzienia. Z kropeczkami. Teraz ma Ada się podoba więcej nadzienia. I w środku jest taka czerwona niby galaretka, ni to kisiel. Tia, każdy tak mówi, a potem pachnie, karty się dziwnie kleją. Pachnie trochę jak róża. Aha, bo ja ostatnio oglądam degustację alkoholi na fejsie, takie shorty są. Bardzo polecam, szczególnie jeśli chodzi o łychę i takie tego typu rzeczy. I po prostu... Myślałam, że wysłała... Teraz... Oglądać znowu. Gdyby pełna degustacja, to musi być, wiesz... Znaczy, szkoda, że nie doszło do kalibracji przed tym. No i jak? Nie, ej, to jest kisiel. No. To jest totalnie kisiel. I to jest kisiel. Moim zdaniem... Znaczy ja mam mało tego kiślu, kisielu. Możesz sobie ale raczej... zaszlątać w moim. Nie. Dziękuję. Może nie na wizji. Nie róbmy takich rzeczy. Ja wiem, że my jak rodzina, ale wiesz... No kisiel jak mordę strzelił. Nie wiem, czy truskawkowy, czy wiśniowy. Na pewno słodki. Pytanie tylko, czy to jest pączek z kiślem, czy to też ma jakąś nazwę? Wydaje mi się, że nie. Każdy pączek ma swoją nazwę. Wydaje mi się, że just kisiel. Powiedział to teraz, że ma swoją nazwę. Każdy ma swoją nazwę, każdy ma swój smak. Aha. Paulina, twój typ. No kula, takie kreple mamy dzięki Gromikowi. I robimy test, połączony dzisiaj jest stream planszowy z kulinarnym. A to też jest jakaś nazwa taka wafelkowa? Pomidor. Proszę zgadnąć smak, a nie. Najwyżej nie zgadniesz. Co ci przychodzi do głowy? Z czym ci się kojarzy? Nie no, wkręca nas, just kisiel. Nie no, akurat w tym nie mogę was kręcić. On ma swoją nazwę. Taką gumą balonową trochę zajeżdża. To co, że mamba? No, może coś takiego. Odpowiedź? Mamba. Odpowiedź? No tak, no jak planszowe bestie, no to nie, że
Aha, to okay. Z Paulina, tylko no, tak. No to ja wam to uznam, bo to jest guma balonowa, czyli jak powiedziałaś, no. Jest to smak gumy balonowej. Boże, pierwszy raz widziałem pączka, w którym jest nadzienie z gumy balonowej i w sumie był całkiem niezły, nie był taki mm-hmm. zły. Dobra, słuchajcie, dajcie nam 2 minutki, my się tylko obmyjemy i zaraz wracamy do rozgrywki bryby. Palce lizać, pyszczotkie. Niam, niam, niam.
Okej, najpierw nas słychać, a teraz będzie nas widać. Witamy serdecznie, już jesteśmy zdezynfekowani, czyści, mamy czyściutkie rączki i zasiadamy właśnie do pierwszej rozgrywki w grę Bur od Portal Games. Gra dla 2 do 4 osób. My już mamy swoje 3 postacie wybrane, czyli będzie grał Lyric, Wren oraz Lejlo. Lello. Okej, okay, Paulina, zaczynasz. Czyli co? Czyli tak, Turla. Rzucamy kostkami tak. W pierwszej kolejności. Wszystkimi oraz. I proszę tam niczego nie robić szachermacher. 3 patyki, kamyk, pierd i ogień. Proszę, kościu. Pucujesz z tym pierdem. Zjedliśmy przed chwilą, weź. Czyli taki ogień z... Idziesz tu do mnie, bestio? Badumc. Dobra, lecisz, Paulina. Czyli tak, kość pożywienia albo kość żywiołu na Boże. O mój Boże. Tak, o mój wioska. Ja może sobie na razie pozbieram jakieś rzeczki, takie różne ten zioło. Mm-hmm. Idziesz do mnie? Mm-hmm. Będziesz moją pierwszą oswojoną bestią? Dobra. Jeżeli mamy karty, mamy przesuwanie kości na eliksira, tak? Mamy usuwanie kości żywiołu. Mm-hmm. Mamy umieszczenie dodatkowej kości. Wypalanie boru. Dobrze. Mamy przyjmowanie boru z zimą. Mm-hmm. Umieszczenie kości na zimie to jest wypalenie. Umieszczenie na wiośnie to jest dodatkowy okay. Składnik. To ja lecę z pierwszym ruchem. Będzie to oswajanie, czyli kładę kostkę na Boże, tak. Na patyku i zabiorę sobie myszo jelenia, czyli zagram fabularnie. Easy pick. Tak. Tak, bardzo, bardzo dobry. Good choice. Czyli mój myszo jelenie jest już u mnie. Ja nie będę jeszcze nic przygotowywał, nic ważył, także grajtos. Dobrze. Mikrofon włączony, wszystko włączone, czy nas tak, widać, czy nas słychać. Ajoły. O Jezus, jak zatrząsł. Kościół, mordeczko. Dobrze, co my tutaj możemy... Myszo Franca, tak. Myszo kot, pieso kot. Bestia. No, bestia straszna. Ostatnio ma jakieś gorsze dni. Nasza bestia. Nie jest takim słodkim kotkiem, jakim go Kuba nazywa. Ja się tak zastanawiam. Okej. To ja wykorzystam pierdziocha, czyli wiatr. Umieszczę w wiosce, czyli zbieram jedne jagódki, odkrywam i rezerwuję jeden eliksir. Jeśli pojawił, obróć jedno ze swoich nieumieszczonych kości na dowolny symbol. To jest spoko. Przez niedowolną umieszczoną kość. Tak, no i tutaj jeszcze warto zauważyć, że to pewnie sami widzicie, ale o ile zwierzęta mogą mieć takie efekty powtarzalne, o tyle eliksiry są jednorazowe. Czyli po prostu w momencie, kiedy korzystamy z eliksiru, wypijamy go, to po prostu ten efekt się odbywa i tyle, tak? I po prostu z niego czerpiemy korzyści pełnymi garśćmi. Chcemy być tatuażem i tak. Triggered. Jest. Mamy zwycięstwo. Ja będę usuwał kości żywiołów. Znaczy, w sensie rezerwujesz sobie rezerwuję te... Kartę, Dobra. Ale tak myślę. Okej, okay, Polin? Tak myślę, że tak. Tak, to ja. To ja sobie wezmę grzybka. Dobra, Polina bierze grzybka. Okej. Dobrze, to... Nie wiem w ogóle czemu, ale na podglądzie mam tylko i wyłącznie jakoś 360 peradaś. Aha, no to bardzo słabo. Także dajcie znać, czy wy też macie jakiś podgląd na jakieś bardzo słabej jakości, czy też jest możliwe... Ja mam 720p źródłowa, tak? jako tutaj na podglądzie, na Streamlabsie, ja mam na Twitchu. Ja mam opcję jakości auto.
Aha. Okej, okay, no to ciekawe. Gromnik Kula, jeśli nas oglądacie, dajcie znać, jak z tą jakością. A no, ja w międzyczasie. Tak, oczywiście, no ktoś może się nie płucować, a oglądać. Dobrze, ja bym prosił Cię, Paulina, gdybyś mogła mój kamień położyć, albo nie, czekaj, nie. Kamień na kamieniu. Przepraszam, przepraszam, to była głupi wybryk z mojej strony. Dobrze. Tutaj nie zostawię. No ja położę patyk tutaj, dzięki czemu zgarnę sobie kryształ i ponieważ położyłem na boże wiosennym, to zbieram jeden plus jeden wskazany składnik, czyli zbieram jeszcze jeden kryształ. Tak, tak, oczywiście. I teraz tak, mam dwa kryształy i jagódki. Czy ja chcę z tego w jakiś sposób skorzystać? Obracanie, wypalanie. Nie, myślę, że na razie jeszcze nie. Więc dobra, możecie grać. Ja w moim ruchu, wydaje się spoko, dzięki Kula. Ja w moim dzięki ruchu woda, czyli zbieram po prostu po jednym surowcu z każdego typu, czyli zapatrzyłem się w zioło, kryształ i grzyby. Czy coś będziesz ważył, czy jeszcze nie? Nie. Okej. Okay. Polin. Myślę. Myślę, więc jestem. Jestem, więc myślę. Oj, coś nam się okresy pomyliły. Do Betlejem pospieszajcie. Paulina ma dzisiaj jakąś fazę na śpiewy, tak, religijne. Czy chcesz coś uważyć? Możesz sobie eliksir uważyć jakiś, jeśli masz wystarczającą dużą ilość prekursorów na swoje ręce. To drapak. To może być. Drapak jest kul, 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 kul. Nie, nie chcę nic ważyć. Nic nie chcesz ważyć, dobrze. To ja sobie pójdę moim patyczakiem na grzyby. Więc wkładam się tutaj i biorę dwa grzyby, ponieważ położyłem się na wiośnie. I mam opcję wykupu eliksiru, ale nie będę z tego korzystał. Grom pyta, czy właśnie muszą być wszystkie pola zapchane na boże, żeby go przejąć, czy po prostu są przewagi liczone na koniec rundy i jedną kością możesz zgarnąć bór. Tak, są liczone przewagi, jedną kością możesz zgarnąć bór. Tak, dokładnie tak. Ja może sobie w tym momencie uważę eliksir, więc wydam dwa kryształy i jednego grzyba. I uważę sobie ten pomarańczowy. Do wypalania. Do wypalania, tak jest. Dobrze. I a ty go uważyłeś, czyli bierzesz go na rękę. Tak, mam go na ręce. Jasne. Uważaj, bo koty wskakują na stół. Liżą pączki. Liżą pączki. Tak, ty je potem jeżdżą. Tak, dokładnie. Okay. Moi drodzy. Mamy jakąś inną playlistę? To, moi drodzy, ja listki na oswajaniu. Okej. Okay. I oswoję takiego tutaj, nie wiem, to jest symbioza moim zdaniem dzika, krokodyla i lemura. Trochę nie? Tak, żeby na plecach. Tak, nie? Okej. Okay. Kiedy zbierasz zboru... No, takie mega triki. Dawajcie, jakie są wasze typy, jaka to jest hybryda? Tak, co to jest? Jak Full Metal Alchemist. Puka. Chimera. Carles, schodź ze Spidermana, proszę cię, right now. Nie będziesz Spider-Kotem. Szopokrokodyl? Szopodyl? No, szopodyl. Albo krop? Trezja, tak? Krop? Tak. A to skąd? Dziundyl. Dzimudyl.
Karle, znasz zdrowie. Dzik, lemur i krokodyl. Ja oswajam zwierzątko. Tak się domyślam. Może coś innego. I oswoję sobie tego. Czyli też bierzesz... A co tu się wydarzyło? Dobra. Coś się tam... Okej, czyli Paulina ma zwierzę, które pozwala jej kłaść kostki na te zwierzę i one daje dokładne rzeczy. Weź może tam kubeczek. Pardon. No, to wtedy widzowie też będą widzieć. Tak niewiele widzieć, ale widzieć. O. Okej, czyli moja tura. Jeśli chodzi o mnie... Carles. Na dół. No dobra, a powiedz mi, jeśli użyję sobie kości wiatru i sobie tą kością wiatru cofnę patyczek, to w tym momencie i tak dostaję grzybki? A patyczek mi wraca na rączkę. Okej, jest to jakiś pomysł. A ja tam mam jeszcze kamycek. Jeszcze mam kamycek. Dobra. To ja postawię kamycek tutaj. Zgarnę sobie dwa kryształy, ponieważ jest to wiosenny bór. I dodatkowo wykorzystam ten eliksir i spalę jeden listek. Powiedzmy, że ten z grzybami. I ten eliksir już jest u mnie wykorzystany, więc go... Jest exactly. Więc go wsadzam pod Lyryka. Lyryka. I teraz tak, czy ja chcę jeszcze sobie coś uważyć? Teoretycznie mógłbym. A praktycznie, czy chcę... Nie, dziękuję. Na razie tyle. To nie te święta. Grom cię upomina. Jak grom z jasnego nieba. Carles, zostaw tę drukarkę. No dlaczego dzisiaj jesteś spórnym kotem? Okej, okay. To no? Ja po prostu zbiorę sobie kryształ. Zbieram kryształ i to będzie na tyle. Dobra. To jest pożywienia, tak? Tak, czyli musi być pożywienia, musi być twoje. To niech będzie. I zgarniasz trzy kryształki. I czy coś ważysz? Waży. Tak. O, tam jest taka inaczej narysowana wersja Bulbozaura. Tu? No. Bulbozaur. To jest... A tam wyżej jest ten, z drugiej tej. Że Totodile? Totodile. Totodile. Jaki miał ten? A ile eliksirów można mieć na ręce? Gromie, nie ma limitu. Ile masz ochotę? Zależy, jak bardzo jesteś sprawnym eliksmanem. Jak to eliksman poszukuje mnie. To mi się może potem przyda. Dobra. Czyli tu mamy, tak? I dodatkowa kość. Na rękę. Na rękę, to jest ważne, bo ja mam zarezerwowane. Jak aha, muszę wykupić muszę dopiero. Tak. Albo sobie jakoś tam inaczej zaznacz, że po prostu, nie wiem, na przykład zakryte. Odwrotnie, albo coś w tym dosegnie. Dobrze, przed pana. Adaś? Okidoki. Co ty tam będziesz machnią robił? Wiesz co? Że już palisz, czy już wracasz? Nie, jeszcze nie palę, najpierw wrócę. Czyli najpierw wiatr. O, zgarniam to. Spieniamy kładę tu. Wiatr, zachodniego nifale. I teraz nieważne jaką kostką zbieram, bo tu jest tylko zbieram, więc zbieram dwa grzyby. Tak jest. Bo jest wiosenny bór. A to sobie wracam do puli. I mogę coś uważyć. Więc uważę sobie ten eliksir za czwóreczkę.
czyli wydam 2 grzyby, wydam 1 kryształ, a ponieważ mój lirik może z jagódek robić rzeczy, to robię w ten sposób. I w tym momencie te elementy mi spadają. Nowy eliksir. Co tam jest? Przerzuć dowolną ze swoich nieumieszczonych kości. Czyli takie, ha, takie może być trikens trochę. I można potem wypić wszystkie naraz i zgona zaliczyć. Nie, jeden na turę można wypić, ale w każdej turze po jednym możesz sobie golnąć. Także w zależności czy to jest kot, czy jaskółka, czy biała mewa, to już musisz uznać, co ci jest potrzebne. Tak, pierwsza biała mewa. Tak, tylko jedno w głowie mam. Tu jakieś telefony się ruszają. A propos tego, co mówiliśmy w ogóle na początku, to w przerwie sobie zajrzałem na Facebooka, na tą właśnie grupę, o której Teos mówił, czyli planszówkowe licytacje dla Ukrainy. I tam widzieliśmy, że właśnie Kościel licytuje kilogram krówek wydawnictwa Lacerta, które są nazywane grówkami, za 200. Także wielki, wielki szacun. To będą najsmaczniejsze grówki na świecie. Na pewno. Exactly. Zgadzam się. Jestem na tak. Ja w moim ruchu wykonuję takie coś, że zbieram zioło. I to będzie tyle. Dobra. Czy zakrywając ognia zbieram też to, co tam jest narysowane? Tak. Okej. Okej. Umieszczając kość żywiołów w boże, możesz jak zawsze zebrać składnik lub oswoić stworzenie oraz wykorzystać jej moc. Okej. A jak się w ogóle wypalało coś? Trzeba mieć ogień, tak? Albo ogień z kostki, to masz tutaj na drugiej stronie tej karty pomocy. Wypalanie to jest też albo ze zdolności, na tak? Ale weźmy na przykład na eliksirze. Tutaj jest, nie, że możesz dostać jeszcze ognie do wypalania i wtedy zakrywasz gdzieś, nie? Ty masz co? Ostatnią kostkę jest to łogień. Właśnie, ale to ja bym sobie może tu wzięła i oswoiła. I najbardziej. I może właśnie bym tak... Może sobie wezmę tą żabkę. Żaba. Baża. No, ale tak. Okidoki. Dobrze. Aha, ale jeszcze mogę coś sobie ugotować. Tak, możesz sobie coś uważyć, ja. Dziucha, waż. Uważaj. Potężna wichura. Łamiąc. Duże. Drzewa. Trzciną. Zaledwie. Tylko. Uważaj. Melorecytacja, tak? Jak to się nazywało? Tak. Wiem. Ja sobie zatrzytę. Będą jasełka. Okej, czyli odsłania się eliksir. 2 zioła i kryształ. Usuń umieszczoną kość żywiołu. O, jak całkiem, dobrze. Całkiem nieźle. Och, jak przyjemnie. Och, jak dobrze dla mnie. Och, jak przyjemnie. Jest szansa. Są szanse. Dobrze. Co tam? Co tam? No, pójdę se moimi patyczkami po grzybki na tą szóstkę, jakbym cię mógł prosić, żebyś mnie tam położył. Patyczkami na grzybki. Tak jest, więc zostaje 2 grzybki, ponieważ jest to wiosenne. Tak jest. I przy pomocy tych 3 grzybków mogę kupić okrągłe nic, więc nie kupuję nic. I przekazuję turę w twe czcigodne ręce. Oczywiście. Okej, ty to możesz zrobić w taki sposób. Masz second thoughts?
czy wybrałaś dobrą postać, czy... Nie, patrzę się na postaci. Ja, wiesz, jak u mnie jest z pierwszymi rozgrywkami, więc... Siadasz, wygrywasz, wstajesz, właśnie nie. Wychodzisz. To już dawno się nie sprawdza ta zasada. To mi się bardziej podoba. Tak? W sensie obrazkowo. Ma taką trochę twoją minę, co? Taką... To ma takie ja fajne kwiatuszki. Ja zrobię to w ten sposób, że... No. To jest tutaj tak. Pam, pam, pam. W ten sposób to mogę zrobić, czyli ty tam przewagi sobie i tak nie zrobisz, mimo że zaszkodzić. Mimo że zaszkodzić, chyba że jeszcze coś tam dowalisz, że jakimś czymś. Dowalisz jakimś czymś. Aha, że tutaj możesz przesunąć sobie na przykład. Mhm. Okej. A na cztery osoby jest jedna karta boru więcej na stole. Tak, jest tak. Ilość kart boru to jest ilość graczy plus jeden. Czyli w tym momencie będziemy mieli 5 dostępnych borów, a teraz mamy 4. Także generalnie no, wtedy mamy większą tą możliwość opcji przejmowania tego boru, mamy więcej, więcej dostępnych miejsc. Mhm. Może jeszcze jedną turę, więc zrobimy to w ten sposób, że ja w pierwszej kolejności zagram sobie tak listkiem na kryształ, ponieważ to jest bór jesienny, to zbieram 2 kryształy. Mhm. Za 3 kryształy i za 2 zioła zbioram sobie eliksir i ten eliksir, co tutaj wyjdzie, ciach, za 5 grzybów, kurde, jeszcze grzyby. Ale ja wypiję ten eliksir, czyli przesuwam dowolną umieszczoną kość pożywienia na dowolne puste pole boru. I ta dowolna pusta kość pożywienia na puste pole boru to będzie przesunięcie, ty masz co? Ty masz okien tylko. Okej, więc ja przesunę się, nie ma znaczenia. Ale przesuniesz, nie zyskujesz, tak? Tak, tylko przesunę. Mhm. No, dowolną, czy mógłbym też przesunąć przeciwnika, nie? Kość. Tak jest. Okej. Mhm. Czyli Paulina. Ja już nie mam ruchu. Już nie ma ruchu. Ma kostkę na stworzenie. To czemu ja mam jeszcze ruch? No właśnie nie wiem, jak to się stało. Bo ty pobierałeś kostkę z wiatru, który zabrałeś. Aha, okej, dobra. Czyli zrobiłem sobie... Cofałeś sobie kostkę, tak? No dobra. Bo ten eliksir umieść w turze dodatkową kość, to jest po prostu, że 2 kostki pod rząd robię, nie? Tak. No. Tak. Pingwin kabawić się posłuchuje. Ale mi się piosenki cię przypominają. Jak nie kolędy, to piosenki, które mój brat śpiewał w przedszkolu. Pełen przekrój. No dobrze, to w takim wypadku ja myślę, że zrobię to w ten sposób. No, de facto sam dużo nie ugram. Mogę uwalić ciebie. Możesz mnie uwalić, tak? A nie muszę, no. A generalnie, no jeśli mam możliwość, to może warto. Może warto, bo w sumie co innego zrobię. Jak to zrobię? Aha, to mogę zrobić jeszcze tak. Tak, downtime jest duży w tej chwili. Dobra, to robimy tak, że ogień położę sobie tutaj. Usunę te 2 żywioły z planszy. I dodatkowo dogram eliksir, czyli przesunę twój listek na tamte pole. No, na gdziekolwiek, nie? Bo to nie ma tak, znaczenia. Tak, bo nigdzie indziej no, nie zburzę przewagi, że nie? Sam... Tak.
Że sam po prostu zrobisz dwie, nie? Z tego? Tak jest. Okej, okay, dobra. Czyli mamy koniec. Aha, możesz jeszcze sobie eliksir uważać, gdybyś chciał. Tak, no i właśnie to sobie się zastanowię, ale ale mi nie stać, więc nie. Dobra. Dobra. No to słuchajcie, zakończyliśmy pierwszą rundę, czyli tutaj Bur zdobywa Paulina. Proszę, ja ciebie. Brawo! Tutaj wypalenie spada. Bur jest Adasia. Proszę, ja ciebie. Drugi bur też dla ciebie. Ciak, ciak, ciak. To jest dla ciebie i to jest bur dla mnie. A powiedzcie mi, te parowanie potem ze zwierzakami to można zrobić na koniec? Tak, 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 tak. Na sam koniec. Chyba, że już mam na tyle dużo zwierzątek, że lepiej to... Znaczy nie ma znaczenia. Generalnie wiesz. Tutaj są jeszcze twoje kostki. Dobrze, kostki też wracają z twoich zwierzaków. Każdy bierze sobie dwie kostki. Dowolne. Dowolne żywiołów. Dajesz mi flaszkę. Zmieniamy planszę. Ciach. Teraz jest noc. Tak? Ja. Dziękuję. Jak jest to, że te wszystkie eliksiry tak, mają mamy sam. Jeszcze jakieś ten... nie mamy, nie? Na koniec rundy nic się nie dzieje. No, okej, okay, dobra. Czyli nie mamy takich efektów, no to lecimy. Cztery karty, o Boże. Ogień i woda. Jak ogień i woda. Ja ogień, ty woda. Tak, to samo. Poza tym, że wiatr. Dobra. To ja mam właśnie kombo Adasia, tak? Ogień z... Ogień z pierdem. Z pierdem, tak. Okej. Okay. To jest bardzo złe połączenie. Tak. Family friendly content. Nie robimy patostreamów. Teos 2.21. No proszę cię, ale gdzie jest patostream, jeśli ktoś po prostu opowiada doznania na przykład takich pokebabowych. Dobra, no to ja muszę, myślę, zrobić to. Czyli wymienię sobie... Mogą być trzy grzybki. Tak. Na czyje gutki. I to mi się przyda do ważenia eliksirów. I tak bym chciał to zrobić. Oczywiście. A czemu ci się to przyda do ważenia eliksirów? Ponieważ moja postać ma tak, że jeśli płacę za eliksir jagódką, to pierwsza jagódka, którą wydaję, liczy się jako dwa zasoby. Okay. Więc teraz mógłbym sobie na przykład uważać i chyba tak zrobię, że wykorzystam jedną jagódkę i jeden kryształ, czyli kupuję ten eliksir, bo on jest warty dwa ziółka, nie? Okay. I on mi idzie na rączkę. A tu się odkryło. Siedem ziół. Bardzo ziołowy eliksir. Zabierz jedną z swoich mieszanych kości pożywienia z powrotem do swojej puli kości. Bardzo fajny eliksir. Bardzo szykowny eliksir. Bardzo fajny eliksir. Za co on jest? Za zioła. Siedem ziół. Idź zbieraj zioła. Siedem ziół. No to idę zbierać zioła. Dobra, przekonałeś, gościu. Czyli ja swoim kamieniem zbieram zioła i zbieram podwójne zioła, bo zbieram zboru jesiennego. Tak jest. Łoboże. To zebrałem. Dobra, Poli? Deklaruję, tak, zebrałem. A coś kupujesz? Nie. Zbierasz dalej. Zbieram dalej, okay. Oczywiście. Poli. Co? Uczynić. No to może... No to prawda, te zasady są takie kurcze rzeczywiście, że one są... Znaczy to jest... A zresztą powiemy to w podsumowaniu, ale... Jest ale dużo rzeczywiście, mikrozasad, no, nie? Bardzo dużo mikrozasad. No. I one chwilę zajmują, bo... No i downtime, nie? To też... W ogóle, jeśli chodzi o instrukcję, to jest bardzo dużo takich szczegółowych wręcz opisów, co się dzieje. Więc tutaj jakieś takie pole do interpretacji jest niewielkie, ale... Ale... Ja może od razu kupię eliksirek. Dobra. OK, i pojawia nam się nowy eliksir, czyli przesuń dowolną umieszczoną kość pożywienia na dowolne puste miejsce w boże i też za 5 ziół. Więc drogie eliksiry, drogie. To teraz moja kolej. No a tak patrząc na zasady, to powinno być szybko. Wiesz co, tylko że te zasady, one kurczę, to jest 20 stron instrukcji. No. To są niby proste zasady, niby, a tutaj zdobywasz tam tylko jeden z trzech surowców albo jokera,
tutaj sobie zdobywasz eliksir, tutaj sobie zdobywasz to stworzenie ewentualnie, ale no jest duży downtime, nie? Wezmę sobie pana żabę. Niewielka ilość tych kości, którymi dysponujemy, no bo to jest tylko 6 na rundę, powoduje, że bardzo ostrożnie nimi dysponujemy, nie? Tego gościa. Co ty tam zebrałeś gościa i oddałeś? Tak. Tak zrobiłem. Tam tego bulbazaura żabowego? Tak, bo jednak stwierdziłem, że idę w zimę. Że co? Idę w zimę. Myślisz, że nie będziesz przyjmować borów zimowych, gościu? Nie wiesz, nie wiesz. Z czym do ludzi? Nie wiesz, proszę nie wiesz. Cię. Nie z czym wiesz, do wiesz. Ludzi? A weź. Do tego 20 weź. Stron, tyle to ma Mage Knight. Tak, 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 no. Grom i tutaj... to 20 stron takimi naprawdę, no, malutką czcionką, więc... Ale dużo obrazków. To ale też no, jest też sporo obrazków, no. Dobra, ja w moim ruchu zrobię tego pierda takiego. W sobie z powrotem wrócę kostkę. I zebiorę jeszcze 2 zioła. Tak jest. No to rzeczywiście idzie zielnik. Pierda, tak, idzie zielnik. Coś ważysz? Nie, jeszcze czekasz. Nie, no nie mam 7, no weź. Okej. Dobra. To teraz ja. Więc ja zrobię tak. Kiedy umieszczasz kość w oborze zimowym, wypal dowolne puste pole boru. Okej. Tak się zabezpieczyła, chyba że ktoś jej tam wciśnie kość żywiołu. Też tak może być. Macie to inne, bierzcie sobie inne. Bierzcie sobie inne. Patrz, jaki to jest ubogi w ogóle bór. Po co wam taki ubogi bór? Taki biedny, zimny, ubogi bór. No. Dobra. Czekaj. Aha, okej. Może coś jeszcze chce zrobić, nie? Pewnie podali pełną instrukcję, jak kryształ na łyżeczce roztopić i kompot z grzybów przygotować. No i oczywiście jak ziółka tak, ususzyć, jak to też, ususzyć, no. też informacja a istotna. Potem, ten, a potem je zrolować, nie? Tak. Niczym na ten, na ja udzie się, kubanki ja, takim. Tak. Ja wykorzystuję i oswajam. A z czego wykorzystujesz i oswajasz? To z mojej umiejki. A co ona tam ma? Jagódkę odrzuciłam, żeby oswoić stworzonko. Ale w dowolnym momencie, czy jak to wygląda? Czy możesz że zamiast... wydać jeden, by zamiast tego potraktować jako pole stworzenia. No właśnie, czyli... Aha, czyli tam to muszę... Tak, czyli nie bierzesz wtedy... Aha, no nie bierzesz nie, surowców, to tak? O to jak gdyby chodzi. Aha, ale i tak... Wiesz o co chodzi? No w sumie i tak jeszcze nie wzięłam tego surowca. No to tak no, to no, zrobię. Dobra, no, traktuję okej. I ten. I tutaj mam, kiedy oswajasz stworzenie, otrzymujesz jeden punkt. Tak. Tak, czyli to jest... Dobra. Ongoing efekt, nie? Tak jest. No dobrze, no to ja też się zabezpieczę, a co... więc wypalę wszystkie pola w Boże. O mój Boże. I to będzie ten bór. Więc odcinamy dopływ do kosteczek. I tyle z mojej strony. Ale jest tego wypalania. Ale jest tego wypalania. Jak w ogóle, Gromie, twoje wrażenia po tej pierwszej rundzie i po zasadach i po takim ogólnym wprowadzeniu, jeśli chodzi o bór? Masz jakieś przemyślonka? O, to było takie trochę Backstreet Boys. To był akurat kawałek Bajmu. Okej. Okay. Czyli Beatka. Nie, Backstreet Beatka. Ja będę... Łoswajał. I zrobię... Zrobię oswojenie. Oswojenie jaźni. Ale myślę, że to będzie fajniejsze. Co? W swojej turze możesz obrócić po prostu kość żywiołu na ten. Na wiotr? W porze. No tak.
Tak, okay. Mógł obrócić w swojej turze. Polin? To se ja. To se ty. To ja bym może zrobiła tak. Tak. I co sobie stworzenie. Kiedy pierwszy raz w swojej turze wypalisz pole. Paulina pamięta. Ona jest odpowiedzialna za to, co oswoiła. Dokładnie. Jeszcze nie wypuściła żadnego stworzenia ze swoich rąk. A co więcej, jeszcze jedno weźmie. Jeszcze jedną chimerkę. No, a jak będzie teraz oswajać, to jeszcze dostanie punkta. Bo że... zwierzątka oddają. No, no. Zwierzątka są jej wdzięczne za oswojenie. Dźwięczne. Wezmę sobie ptaszko, jeszcze ptaszko nie mam. A to jest ptaszek wypalaszek, także trzeba uważać. Tak. Czy coś będziesz ważyć? Weź sobie przede wszystkim punkta za oswojenie, nie? Ja. Aha, tak. Right. Ma takiego zwierzaka. Stworzenie. Czekaj, muszę pomyśleć. Hybrydę. Chimera. Arigato, chimera. Ptaszek nie ma nóg. Och, noch. Rzeczywiście, on wygląda jak taki lud. Pokaż go. A ty myślę druchem? No. Nie, ja właśnie. Nic nie robię. Aha, czyli skończyłaś, tak? Pokaż tego ptaszka. No, mój nie ma nóg. Tak. Dobra. Ojej, faktycznie, jakiś dziwny. No. To ja wykorzystam... Taki... To mój ma płonące. Kraluch. Tak. Aha. Ja wykorzystam strzępy negatywnej interakcji, czyli wejdę tu i zarezerwuję ten eliksir. Odkrywasz najpierw. No, okej, okay, ale... No. Ale będę chciał tego. Zbożą, spoczko. I mogę coś ewentualnie jeszcze uważyć, ale... Aha. Czasem jestem dziwna. Aha. Jak to miasto. To się wszystko zgadza. Ale nie wykorzystam. Nie wiem, czy czytaliście takie długie. O, tak. No tak średnio, jakoś nie czuję tego. Brakuje mi jakiegoś długofalowego planowania z drugiej strony, o tyle spoko, że drobne błędy nie znokautują cię pod koniec gry. Ale ja to wolę chyba bardziej skomplikowane gry. Wybredny jestem. No tutaj ta negatywna interakcja jest taka... bezpośrednia dosyć mocno. Znaczy ja też może takiego... przesadziłem mówiąc szczątkowa, w sensie, no bo tu jest negatywna interakcja, jest ale... jest taka, wiesz, blokowanie wzajemne, gdzieś tam właśnie to przepychanie się w tym boże, wiesz, tutaj ktoś trzyma jakąś jedną kostkę na koniec, która może faktycznie gdzieś obrócić potem tą kontrolę nad borami zupełnie do góry nogami, także pod tym kątem, no jest tutaj naprawdę sporo tego kombinowania, to nie jest tak. Więc jak najbardziej. Tak jedyne, co właśnie mnie tak kręci, to granie w ten sposób, żeby nie pozwolić komuś boru zagrać. No. A to rzeczywiście wymaga troszkę gimnastyki. W sensie nie jest takie bardzo proste, żeby mu nie pozwolić, a już w ogóle sztuką jest tak, żeby komuś nie pozwolić wziąć boru, a jeszcze samemu zrobić coś sensownego, tak? Czyli, bo nie sztuką jest po prostu wypalać albo wrzucać kolejne żetony żywiołów. Ja zrobię tak. Dobra, kamień na kamieniu, tutaj nie postanie. Jeden, ale od razu spalę i wykupię za jeszcze 4 pozostałe, czyli w sumie 5 zioła. Za piątaka. Za piątaka zioła, tak. Dobra. Wydaje się w porządku. No, całkiem nieźle jest te przesuwanie. Tak. No ale 5 takich samych symboli. Tak, no nie jest proste zebrać. No chyba, że masz wspomagajki jakieś, nie? Oczywiście. To wtedy... Oczywiście. Oj dana. Że położyłam, to wypalam.
Tak. 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 Tak, tak. Dobra, czyli tam to nawet się zastanawiam, popatrz, bo Paulina może nawet dwa wypalić. Ma tak. Jednego, kiedy umieszczasz kość w boże takim i drugiego, kiedy umieszczasz kość w boże takim. Ale czyli możesz wypalać. Tak, to nie, tak nie czyli dostajesz dwa wypalania. I nie musisz tego też w tym samym boże, nie? Nie musisz w tym samym boże. Nie musisz w tym samym boże. O Boże! Dlatego nie mówię, że zła gra, a nie jakoś tak po tym, ale tak po tym, co słyszałem, spodziewałem się czegoś lepszego. Powiedz. Okej. Okay. Jakby otwarcie powiem o ruchach. No. Jeśli powiedzmy wypalę tu pole tak. i przyjdzie twój ruch i ty postawisz tu swoją kostkę, żeby mieć przewagę. Tak. Czy ja jestem w stanie cię jeszcze zbić? Ogniem. Ogniem, zakrywając cię ogniem. Tak, tylko ale wtedy musiałabyś mieć reakcjujesz. Przewagę nad ogniem. Ale nie mam przewagi nad ogniem, więc wyjdzie na ten. Okay. Tak. Jeszcze może się Adaś tam wcisnąć na trzeciego. Aha. A ja mogę potem wcisnąć kostkę na kostkę. Albo ktokolwiek tam zagra ogień i stwierdzi, że wiecie co, wy się bijcie. YOLO! Nara! YOLO brygada. Mana. Tak naprawdę jak postawię tutaj, to mana, też mana. Jest ta sama sytuacja. Też możesz ty tam wbić. No blokujesz, nie? Po prostu. Mana. Dobra. Mana. Whatever. Oki, czyli mój ruch. Tak. Dobrze. Dobrze, panie Bobrze. To ja w swoim ruchu. Co my tam mamy pod tym boskim wiatrem? Co mamy pod boskim wiatrem? Ale w jakim sensie? Okay. Aha. Dobrze. To ja pójdę po grzyby. Kamykami. Biorę jednego tylko grzyba, ponieważ to nie jest wiosna, tylko jesieńka. I czy ja coś mogę uważać? Muszę sobie zrobić jesień średniowiecza. Mogę. No, ależ i owszem, ale nie będę nic ważył, nie będę z niczego korzystał. Teos, twój ruch. Oczywiście. Ależ oczywiście. Jest tak, of course, naturlis javol. Absolimum. Mana. Że ja myślę, że to będzie najlepsza opcja, żeby zawalczyć. Żeby zawalczyć tutaj. Chociaż się trochę wcisnę. Tam trochę nie. I teraz czy się wciskać, czy się nie wciskać? Trochę się boję. Chciałbym, ale się boję, ale tutaj zawsze surowiec do przodu, nie? Może... Ale tutaj zioła no, są wykorzystywane. Są wykorzystywane. Nie. W warzelnictwie. Od dziada, pradziada. W warzelnictwie. A może jedno. Istnieje taki zawód jak warzelnictwo. Gorzelnictwo. Warzelnictwo też na pewno. Tutaj, tutaj zrobimy i to jest w takim razie na kryształ, czyli dwa kryształy dla mnie. Dwa kryształy dla mnie i ja te dwa... Aha, nie, bo to... To nie, to nie... Trzeba sobie dobra, okej, okay, zagram tak. Dobrze. Czyli te dwa kryształy zbieram, czyli od razu je zużywam i zużywam też... Jagódkę. Za zużycie jagódki zrobię sobie z niej zioło i po prostu sobie ciach. Trzeba typa za trzy grzyby. Usuń umieszczoną kość żywiołu. Taką mamy miksturkę. To co? To nie pójdę tu. Dobra, czyli bierzesz ziółko. Kładziesz na zimie, więc możesz coś wypalić. Ale chyba już nie ma co wypalać. Nie ma chyba. Wszystko jest wypalone. Dobra. Czy coś ważysz? Czekaj. Warzylniczko? Tu. Nic nie ważysz, tak? Tyle z mojej strony. Dobrze.
Dobrze, dobrze. Chociaż mogę zrobić jeszcze jeden ruch? Możesz. Ale jaki? A musiałabym się ciut cofnąć. Nie zabrać tego surowca. No dobrze, może zrób tak, no. To sobie to odrzucam. Żeby sobie oswoić, ale wiem, że muszę jednego zwierzęczka odrzucić. Mhm. I sobie odrzucę tego. Mhm. Tak w drugą stronę. W sensie tak. Mhm. Tu. Mam wybór szukany strzymania, po drugiej stronie tam na... No na wypuszczeniu, nie? I potem go ewentualnie, ewentualnie potem go wsadzisz, nie? Ale to możemy się ułożyć, więc... że po prostu jest mało miejsca, więc po prostu wrzucajmy tam te karty, a na koniec gry i tak sobie to ułożymy tak, żeby dobrze, to było optymalne, nie? No i to, to tam. To tyle, tak? Mhm. Okidoki. Oh yeah. Oh yeah. Co tam? Co tam słychać? Co tam słychać? Kogo witam, kogo goszczę? Turu. Tududu. 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 Dudu. Dududu. 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 Ilu tu jest rund? 4. Czyli za chwilę będziemy w połowie gry. Tak jest. Tak będzie. Tak nie będzie. Ściemnia. Nie tak ściemnia. Już? Tak. Tutaj wezmę sobie grzybka. I łącznie za 2, 3, 4, 5 grzybków wykupię sobie miksturę. To będzie ta mikstura. I tyle z mojej strony. Mogę jeszcze użyć ewentualnie jakiejś mikstury, ale nie chcę użyć żadnej mikstury. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję, dobranoc. Mana, mana. Tu, 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 ru, ru. Mana, mana. Tu, tu, ru, okay. Ja w moim ruchu zagram tak, że wykorzystam zdolność mojego Lello. I tak, wywalam jagódkę, dzięki czemu mogę umieścić kostkę na wierzchu dowolnej innej kości. Nie oswajam, nie zbieram z tego pola. Więc będzie to pole tukej. I tyle. Tyle? Chwila. Możesz coś ważyć, wypić. Mogę coś ważyć, znaczy ważyć to raczej nie ma co, bo nie mam surowców. Ale wypić to już? No? Wypić to już bardziej, ale nie, nie będę tego robił. Miki? Nie, jeszcze nie. Polin? Okej. I zbierasz grzyba. Tak? Tak. No bo umieszczasz na polu. Czy coś chcesz sobie uważyć za dwa grzyby? I ryby? Nie. Ja już mam pas, bo nie mam kostek. Czyli jeszcze Teos. Jeszcze mogę zrobić ruch. I tutaj właśnie, mimo że mam dwa eliksy na ręce, tak jak Teos mówił, jeśli nie mam kostek, to nie ma kostek, nie ma miksturek. Nie ma miksturek, no. Nie ma kostek, nie ma miksturek. Dokładnie. Tutaj przesuwam, ale to się na niewiele zda. Teraz brakuje trochę tej jutki.
Jagódki, jagódki, ale... Zobacz, ole, ole. Jak kuj się skaczą tam i się. No, kuj się cały świat ich zna. Gumisz to fajny miś. Abrakadabra, to czary i magia. Potem jest przepis na gumisiony sok. Jak mówił ten? Księciuniu? Toadie? Księciuniu do Iktora? Może. Nie pamiętam. Dostarcza złych pokus. No niby będę. Połóż tutaj odkryj zarazem, ale mogę go spróbować wtedy. Kurczę, mam jest to jakiś pomysł? Nie, niekoniecznie. Tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie. Mogę wypalić. Mogę jak wypalić gumi się skaczą. Każdy trzyma jakiś eliksir, każda postać? Tak. Mój ma taki... taki winny eliksir. Ale jest inny jak kształt ocef tego? Bo na przykład ta ma taki okrągły. No, ja mam taki, podłużny. Ale inny niż twój. Wy już nie macie kostek, nie? Nie. No nie. Czyli ja mogę po prostu uwalić Adasia i tyle. Możesz. Mogę uwalić Adasia i to jest chyba... Ja mogę też podmienić sobie kostkę, ale nic z nią nie zrobię i nie uwalę Adasia. Więc skoro Adaś mnie uwalał w poprzedniej rundzie, to dobrze by było, żeby teraz żadnego boru sobie nie zdobył. Tym bardziej, że ma dwa bory za 13, więc... więc jestem no za. Sorry. Jestem więc za. No sorry. Okay. Więc to będzie takie właśnie... To będzie taki easy pick. To znaczy będzie ciach, czyli sobie oswoję jeszcze zwierzątko. Mm-hmm. I oswojenie zwierzątko będzie takie, co? Kiedy umieszczasz kość, aha, tutaj się zbiera, tak? Tutaj, kiedy kość w wiosce, to wtedy się wypala, spoko. Tutaj, kiedy się umieszcza na takim, to jest pożywienie. I ja myślę, że to będzie taka, chyba ten bulbozaur. Jednak z bulbą? Mm-hmm. Chyba będę grał tymi eliksirami. Mm-hmm. Chociaż z drugiej strony to jest zwierzątko. Dobrze by było też je wypuszczać, żeby je mimo wszystko do boru wsadzić. Do boru zagnać. Do boru zagnać, okej. Okay. Burdowora. No to tak zrobimy. Wrde jeziora. Nie, no bo jak przecież Paulina go dorwie, to już w ogóle będzie przerąbany. Tak, wezmę takiego ziomeczka. Okay. Mhm. Takiego wróbelka. Dobra. Taki żart, czym się różni wróbelek, bo ma jedną nóżkę bardziej. He, he, he. Taki sucharek. No i tyle. Tak, czyli wszystkie kostki zagrane. Tak. Dobra. Czyli przewagi. Przewagi. Tutaj nikt, tak. Tutaj ja. Tak. Tutaj nikt, tak. Pan Paulina. Tak. Tak. Więc pozbierajcie sobie bory, dejcie mi kostki, sobie wezmę kostki i przechodzimy do trzeciej rundy. Dum, 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 dum. O, Dankeschön. Tam jeszcze ktoś nie ma żywiołu, ty nie masz żywiołu, tak? Nie ma żywiołu jednego. Okej. Okay. Okay. Ktoś ma ten, że na koniec rundy coś się dzieje? Nie. Nie? Dobra, okej. Okay. To te bory spadają i lecimy. Raz. Dwa. Ty dostajesz eliksir. Cztery. Mhm. Tak, się zrobiło tak. Kolorowo. Wiosenne. O, tutaj ogień i pierd. Proszę bardzo. Najlepsze kombo. Paulina, ogień i woda. A była taka piosenka chyba, jak ogień i woda, nie? No właśnie śpiewałem. Aha. Wilki. Okay. Ja ogień, ty woda. A, ja ogień, ty woda. Ja brzoza, ty... No o! Nie, ja... Nie, pierd i woda. Pierd i woda, czyli taki mokry pierd. Mokry pierd, tak. No to takie... Nie, no. U mnie jest ogień i woda. No. I o, przepraszam, to patyczek był. Tak, już hachmęci, już hachmęci. No, już, ja war. Był patyczek. War, proszę no to... cofnąć. Czekaj, bo tutaj będzie... Nie, dobra, graj. Tak. Dobra, ja pierwszy. Mhm. Teraz ja. Ja chciałbym pójść do pierwszych dzwonków. Boże, jaki hermetyczny, ministrancki żart.
Pamiętam, jak u nas w parafii to był tak, postawili... tak żenujący dowcip, że poczułam się jak Michael, jak ktoś, kto słucha Michaela Scotta, nie? postanowił ksiądz kupić gong. Wcześniej mieliśmy tylko dzwonki, a w pewnym momencie pojawił się gong. To po prostu przez pierwsze tygodnie, a nawet miesiące, to była walka o to, kto idzie do gongu. Kto będzie gongowym. No. Też taki był gong, który miał trzy takie no, płaszcze jakby. I trzeba było w odpowiednim... Ach, to sztuka była, no. Ach, te ministranckie życie. To było. To były czasy. Teraz już nie ma czasu. Wtedy były czasy. Dobra, ja myślę, że zrobię ruch mój pierwszy. Aha. Pod tytułem. Aha. Patyczak na stworzenie. Mhm. Patyczak na stworzenie i to będzie patyczak na stworzenie. Kere. Takie, które zbiera mi dodatkowe, więc uwolnię stworzenie, które zamienia mi na wiatr. Mhm. Ale mogę to zrobić tak, że najpierw zamienię z tego sobie na wiatr, a potem zrobię stworzenie uwolnię stworzenie. Tak. Więc tak to będzie wyglądało z mojej strony. Mhm. Co ja mogę tutaj jeszcze zrobić? Ponieważ umieściłem na stworzeniu, to zbieram jagódki, więc jagódki lecą do mnie ciach. Mhm. I co tutaj jeszcze mogę zrobić? Mogę coś ewentualnie spróbować wyważyć, ale nic. Nie będę chciał nic. Polin? Nie idę tu. Okay. Zostawiam kostkę, więc mogę wypalić dowolne pole. Mhm. No to nie jest to obok. Okay. Mhm. Biorę grzybka. Mhm. I za trzy grzybki. Ważysz to. Dobrze. Uważaj. Tyle. Na razie. Okej. Aha, i kiedy pierwszy raz w swojej turze wypalisz pole, zabierz jagódkę. Okej. Okay. Czyli za wypalanie też masz jagódkę. Dobrze. No to ładne kombo. Dobrze. Zobaczymy, czy nas zaprowadzi do czegoś. No to teraz nawet to dealowanie tymi zwierzakami się nie kala. Może być ciekawe, no. Daleko jeszcze? Trochę tak. Czyli to nie jest tak, że ja dzisiaj najbardziej zamulam, to tak. Cieszę się. Ej, poprzednią turę mieś... We dwójkę zamulacie. Jakieś... No. A weź. Można by kiedyś czasy zliczyć. Bo ty nie myślisz. Powinniśmy mieć zegar taki, wiesz, na ten... Szachowy. Ale trójpodzielny. Tak. Ktoś musi nam coś takiego zaprojektować. No. To jakiś mnie obraził właśnie na wizji, także... Także czat proszę reagować. Grom pisze, no dobra, ale nie macie wrażenia, że równie dobrze można by było rzucić wszystkie kostki na hura doboru i podliczać tak jak spadną, bo z tego co widzę, to masz niewiele opcji, by chronić długofalowo swój interes. Tak. Czy tylko mam takie wrażenie? Wiesz co, długofalowo z jednej strony musisz sobie zaplanować przejmowanie tego boru, a z drugiej strony faktycznie w ostatniej kostce może coś ci się po prostu schrzanić, ale no to też jest tak, że możesz na przykład na początku zagrywać bardziej te kostki żywiołów, żeby te kostki pożywienia sobie zostawić na koniec. Wiesz, te bory, one też wychodzą losowo i one na przykład bory, które są warte więcej punktów, mają też automatycznie więcej slotów, czyli trudniej jest je zdobyć. Możesz na przykład, masz bór, powiedzmy tutaj mamy za 3 punkty, gdzie są tylko 3 miejsca, nie? Więc jak gdyby teoretycznie łatwiej go zdobyć, nie? Łatwiej sobie tutaj gdzieś tam zapewnić przewagę. Z drugiej strony łatwo komuś przeszkodzić. I zauważ, że
właśnie tym się różnią te strony dnia i nocy, że w przypadku dnia masz chociażby akcję ognia pod tytułem usuwasz wszystkie kostki żywiołów z boru, czyli po prostu robisz taki clean tego boru, a na nocy masz z kolei na ogniu wypalenie, tak? Czyli faktycznie jesteś w stanie jedną kością, wiesz, wypalić cztery pozostałe na przykład pola w borze i zrobić sobie, powiedzmy, przewagę taką bardziej na pewniaka, nie? Do ostatniej kości, więc no, sytuacyjne, nie? Jest na pewno tutaj dużo przepychania faktycznie każdy ruch ma tutaj znaczenie, bo może po prostu namieszać, nie? W sytuacji. Ja już skończyłem. Skończyłeś? Tak. No, ale widzę, że nie używacie za wiele tych kości żywiołów w naborach. No, niezupełnie. Znaczy są to... też lepsze miejsca, żeby je użyć, no, tak? No. Musimy sobie ważyć, nie? No ale zauważ, że ja na przykład kością żywiołu sprzątnąłem Adasiowi w przedniej turze gór za 5 punktów, nie? Który miał na pewniaka po prostu, bo se go wypalił, nie? I jedną kością gdzieś mu tam zniszczyłem, tak. I teraz nawet jak będzie uwalniał stworzenia, no to gdzie je wpuści, no nie wpuści. Jak nie do boru. Jak nie do boru, no to nie do boże, nie? No tak. Jakieś niedobory po prostu swoje. Ja w moim ruchu chciałem zagrać tak. I to będzie zagranie tutaj. I ponieważ zbieram zioło, ale zbieram zboru jesiennego, więc zbieram plus jeden. I zbieram zboru letniego, więc zbieram plus jeden. Czyli trzy. Tak jest. Coś ważysz? I czy ja chcę coś ważyć? Przerzucać kostkę. Aha, tutaj mogę umieścić dodatkową. Tak, uważę sobie potkę, że mogę umieścić dodatkową kostkę. Okej. Ale tylko ją uważę. Czyli zamień miejscami dwie dowolne umieszczone kości pożywienia z tym samym symbolem. Ciekawe. No to jest ciekawe już, no. Zwróć uwagę, że praktycznie i w pierwszej, i w drugiej rundzie używaliśmy z Adasiem tych kości wiatru na boże, żeby sobie wracać pożywienie, co dawało nam dodatkowe rundy, dodatkowe tury. Więc, no, wiesz... A czemu masz dwa wiatry w ogóle? Bo zmieniłem jeszcze, tak. No dlatego mówię, że łatwo stracić bór mimo dobrego planu, jakiś dziwny eliksir i papa. No tak. Ale to jest jak gdyby też urok tej gry, że tutaj jest dużo takiej... no jest ta negatywna interakcja taka, gdzie jest w stanie to jednym ruchem ktoś po prostu coś sprzątnąć. Nie? No ale to działa w drugą stronę, bo ty też jesteś w stanie jednym ruchem coś komuś sprzątnąć, nie? Patyki. Więc tak, po pierwsze... Oswajam. Po pierwsze wypalam. Aha, wypalam. Po drugie dostaję jagódkę. Ale to po trzecie oswajam. Grom, z tego co mówisz, że ty tak wolisz właśnie bardzo długoplanowo i tak dalej, to trochę już... jak gdyby mam w głowie to, co chcę powiedzieć na podsumowaniu i tak trochę czytasz mi w myślach, bo to też są jak gdyby moje preferencje, jeśli chodzi o takie długoplanowe działania. Ja bym się chętnie z tobą właśnie ustawił kiedyś na jakąś grę, gdzie faktycznie tak bardzo dobrze ją znamy i jesteśmy w stanie ją tak rozpykać na czynniki pierwsze i zadziałać bardzo mocno długofalowo. Projekt Gaia. Projekt Gaia to Terra Mystica, nie? Tylko przerobiona, nie? W sci-fi, tak? O ile dobrze kojarzę. Tia, na sterydach. No, jest to do ogarnięcia. Ja Terra Mystica dosyć szybko sprzedałem. Wykorzystam, tak? Jeszcze zarabiając na niej. Nie nagrałem się w nią specjalnie, ale no coś tak, to jest jak gdyby ten poziom troszeczkę. I nic nie waży, czyli te osorucha.
Według mnie lepsza wersja. Nie miałem jeszcze okazji stricte zagrać konkretnie w projekt Gaia, także bardzo chętnie się ustawimy. Taki w ogóle fun fact. Pamiętasz, na ostatnim Bastylionie przyszła Ewa, grała z nami 7 cudów. No, pierwszy raz była. Nie? Z Gorgę dziewczyna, z którą studiuję, więc jeśli nie ogląda nas, to pozdrawiamy. Studiowałem. No. Właśnie tak, BHP. Zacząłem się zastanawiać, nie, już nie wiem. Nie? Zły czas. Nie dość, że studiuję, nie mówiąc ci o tym, to z dziewczynami jakimiś. I chodzi o to, że byłem ostatnio na turnieju Unmatched w Ludii. Tak. Na turnieju Unmatched w Ludii i ona akurat ustawiła się z ludźmi w Ludii na grupie, to widziałem wcześniej, i grali właśnie w projekt Gaia. I ona weszła, pierwszy raz grała, przed grą powiedziała mi, że tak średnio średnio kojarzy te zasady, bo oglądała sobie jakieś materiały, a jak skończyła, to napisała mi wieczorem, że ona w ogóle wygrała tę grę. Więc generalnie przyszła, zobaczyła, pozamiatała. Da się. Taka to Ewa. Tak. Tak a propos projekt Gaia. Ja trzymam nawet dodatek, mam, ale odkąd mam projekt Gaia, to w Terra Mystica nie grałem. Aha. No ja właśnie, ja sprzedałem jeszcze, jak już był dodatek dostępny, ale Terra wtedy też chodziła po jakichś bardzo dobrych pieniądzach, także jak mi się udało zarobić na nim. Wszczelić, tak. Dobra, ja myślę, że wrócę sobie tutaj tego liścia. Wrócę sobie liścia i zbiorę jeszcze 3 zioła, bo mogę. Okej. Okay. Polin, czy coś ważysz? To ja sobie... Czekaj, bo jeszcze to może ważyć. Tylko zapytałem, ale nie utrzymałem odpowiedzi, więc... Nie, podpuszczasz mnie, bo mi znowu zabraknie surowców. Nie, to nie ważę. Nie ważysz, dobrze, Paul. Nie. To ja sobie obracam jedną z moich kości na dowolny symbol. Okej. Okay. I będzie to kamyczek. Okej. Okay. I kamyczek sobie umieszczę tutaj. Dobra. Więc dostanę zioło. Jedziemy po zioło. Czyli wystarczy tylko, że będę miał jeszcze jednego jokera i umieszczę 2 kości na kościach Paulinu. No cóż. Czy coś będziesz ważyć? Uspokój się. Albo będziesz... Nie, bo już pić nie możesz. Już jedno wypiłaś. A gdzie dasz ten eliksir? Pijemy jedno natura. Okej, okay, dobra. Spokojnie, ogarniam. Dobrze. Ja Gościu. Wiem, że ogarniasz, tylko Gościu. Pytam. Spokój. Kto tam nas jeszcze ogląda? Mamy 5 widzów i tylko Grom z nami rozmawia. Proszę tutaj rozmawiać z nami. Się pucować. Zapraszamy do rozmowy. Wywołujemy do tablicy. Kogo witamy? Gościmy. I tyle, tak? Dobra. Okidoki. Dobrze. Okej, okay. To ja położę sobie listek na grzybach tutaj i ponieważ zbieram grzyby, to jeśli kiedy zbierasz co najmniej jeden grzybek, wymień jeden grzybek na jedną jagódkę, czyli biorę jagódkę po prostu zamiast grzybka, okej? Okay? I mogę sobie coś uważyć, ewentualnie, ale na nic mnie nie stać, więc nie uważę niczego. Więc tyle z mojej strony. Dobra. Można posortować gry na BGG po weight. O, wiesz co, nie kojarzę, żeby tak było. Też nie kojarzę. Ja nie wiem, czy jak wyświetlasz gry, to nie, tam masz tylko tam te wszystkie ratingi, ten gig rating i ten drugi rating, BGG rating, ale nie ma tam chyba wagi jako jednej z wytycznej w tabeli. Waga chyba pojawia się dopiero w momencie, jak wejdziesz stricte w tytuł. Mhm. Tak mi się wydaje. Nawet jak masz w swojej kolekcji, to tam też nie wyświetla się waga. Ale, no właśnie ale można, ale można to sprawdzić, no. No właśnie nie ma, no bo na pewno tam możesz
Na pewno tam możesz, nie wiem, po właśnie rankingu i tak dalej, ale po wadze niekoniecznie. Ja zbiorę grzyby. Mhm. Trzy grzyby. Raz, dwa, trzy. I przy pomocy dwóch grzybów mhm. i przy pomocy trzech ziół. Tak. Bierzesz ten odfruwam. Eliksir. Mhm. Odfruwam. Bierę ten eliksir, tak jest. Dobra. Zabierz jedną ze swoich umieszczonych kości pożywienia z powrotem do swojej puli kości. Cztery zioła czy grzyby. Mhm. Polin. Zemła. Ja się postawię tu. Mhm. Biorę to. Okej. Okay. Postawiłam na to fioletowym, więc kryteria, wypalam. Mam religię. No to może wypalę to. Okej. Okay. W swojej turze po raz pierwszy wypaliłam. Mhm. Czy jeszcze coś chcę zrobić? Dobra, ja położę kamyczek tutaj i zgarnę jedną ziółko. Mhm. Nic więcej nie dostaję, więc mam ziółko i kryształ, więc mógłbym zrobić tak. Albo tak, albo nijak. Aha, albo tak. I to albo to, ale chyba nie skorzystam. Nie. Albo tak, albo nie, albo tak, albo nie. Nie skorzystam. Grajtos. No nie możesz. Możesz tylko pozycję w rankingu, tytuł, mhm. twój ranking, twój rating, geek rating, średni rating i ilość głosujących, status i ilość zarejestrowanych twoich gier mm-hmm. i sklep. I to są kryteria, którymi możesz sortować w tym. Czyli jak na kartach pisze, że swoich, to dotyczy tylko moich, a jak mm-hmm. nie jest napisane, że swoich, to dotyczy to wszystkich. To jakichkolwiek. Mm-hmm. Oczywiście. Oczywiście. Ogry. Chodź, pokażę ci, czym moja miłość jest. No, Michałek wjechał. Ich treje. To ja zrobię w ten sposób, mm-hmm. że mm-hmm. w pierwszej kolejności mm-hmm. zamienię miejscami dwie dowolne kości pożywienia z tym samym symbolem. Mm-hmm. Okay. I to będzie okay. kość. Taka. I to będzie kość taka. Okej. Okay. I tu się nic więcej nie dzieje. I teraz uwaga. Umieszczam Aha. swoją kość. Więc umieszczam swoją kość z wiatrem. Dzięki temu tą sobie cofnę. Mhm. To ja zdobędę trzy zioła. Tak. Tak raz, będzie. Dwa, trzy. Mhm. I mogę jeszcze eliksir sobie wypić, w sensie przygotować, ale tego nie zrobię. Dobra, tyle. Paulina. Mózg mi pękł. Pękł? Pękł. Wzion i pękł. Pękł albo pąkł. Czu,
połowie trzeciej rundy. Jo. Tak to wygląda. Co tu się dzieje? Coś się dzieje. Coś się dzieje. Czy ty coś będziesz ważyć? Nie wiem, ale okay. Przysługuje mi palenie. Czemu ci przysługuje palenie? Bo jak umieszczam we wiosce. A, okej. Okay. Niech jest. Ciało palenie. Czy ja coś chcę ugodzić? Jak działały te jagódki? Są jako Joker. Po prostu. Ale 1:1 czy za... 1:1. U mnie jest 1:2, ale... Aha. Pierwszy tylko, no. Lyric. Ja. Yeah. Bo jest tekstem piosenki. Ja. Yeah. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Mhm. No to se kupię. A swoją drugą to tutaj spaliłam w turze, więc i tak jedno. Mhm. W porze. Okej, okay, co się pojawia? Za zioło i kryształ przerzuć dowolną liczbę swoich nieumieszczonych kości. Dobrze. Ale potem na koniec niewykorzystane eliksiry tak i tak się tak. Liczą punktami. Tak, 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 okay. Tak, tak. Ale muszą być uważone, czyli muszą być uważone, czyli ten na przykład, który mamy zarezerwowany. Zarezerwowany nie. Nie, nie okej, okay, dobra, ale na ten ręce tak, się na ręce jak najbardziej. Ja oczywiście wywieję sobie swoją kostkę do swoich zasobów, zgarnę kryształ. I ponieważ to jest wiosenny, to zgarnę dwa kryształy. Okej. I mogę kupić, ale nie muszę i nie chcę, więc tyle z mojej strony. Dobrze. To ja chciałbym przede wszystkim się przyznać do błędu, który zauważyłem, który ja popełniłem. No. Ponieważ umieściłem w tej turze jedną kostkę na symbolu ze zwierzęciem. I co to było? Aha, że kiedy umieściłem kość na polu ze zwierzęciem, w zamian zebrałem... ja zebrałem dodatkowo, a nie w zamian. Czyli nie powinienem mieć tego, tego jokera. Dobra. I to zauważyłem w ogóle patrząc też na inne karty. Że to jest mega mylące, bo niektóre te efekty, one są przedstawione dokładnie tak samo, jeśli chodzi o ikony i są, że robi się coś dodatkowo, a tutaj jest wprost napisane, że w zamian zbierasz. Czyli to jest, no, też jak gdyby kiepskie, jeśli chodzi o... A ty już widziałeś w tak, tak, okay, tak. Dobra, ja wziąłem dodatkowo, a nie zamiast tego, nie? Dobra. Więc to jest taka rzecz. Czyli Teos, jeśli wygra, to nie wygrał, bo oszukiwał. Jakby no nie, ja po prostu wróciłem do, który jakby no tak, niczego nie zmienia. Tak, to prawda. No tak, no tutaj. Tutaj kryształy, w sumie trzy. Bo obydwa te zadziałają, nie? Ciach, ciach. I sobie wypijem. W sensie... Uważam. Nie, uważam. No, za trzy, ten, który mam za... ten, dobra. Zabukowany. Pełno? Jop. Jaki będzie twój ruch? No właśnie, się zastanawiam. Okej. O, ktoś otworzył Pepsi. Hola. Jak się pieni? Pięknie. Co by tu zrobić?
Najgorzej, bo wy jeszcze będziecie mieć podwaruchy. Możesz wywalić wszystkie kostki żywiołów z boru. Ha, jolo. Wiem, że mogę to zrobić. Jolo brygada. Ale... Możesz to zrobić. Ale jakoś nie. Ale... Ale po co? No właśnie. Ale po co? Po co sobie robić na złość? No właśnie, no. Takie... Na co to drzeć pieniądze? Tak mówiłeś o tej Pepsi, a ja w ogóle tam o tych ponczusiach. Mm-hmm. To ja nie wiem, czy w ogóle tam oglądałaś kiedyś takie degustacje, jeśli chodzi o tam o jakieś tam różne trunki. No jedynie Wiesława Wszywkę oglądałem. Wiesława Wszywkę. No. A Koperę na przykład oglądałaś? Okej, okay, kiedyś, no. No, no. Bo tam swego czasu... I tyle. Aha. Swego czasu mój jeden ze znajomych miał po prostu zalajkowany profil. Mm-hmm. No i w poleceniach zaczęły mi się wyświetlać degustacje. Akurat gość się nazywa Tomasz Miller. I on robi degustacje, jeśli chodzi, no głównie łychy, jakieś mm-hmm. takie alkohole, powiedzmy, droższe, tak? Bardziej takie właśnie to czekaj, tylko wyjątkowe, nie? Wtnę. Głównie używam eliksiru, usuwam umieszczoną kość żywiołu, będzie to mm-hmm. ta kość. Mm-hmm. I to jest jakby mój pierwszy ruch, w drugim ruchu kładę swoją kość i to będzie kamień tutaj, więc dostaję mm-hmm. jeden. Kamień na kamieniu. Tutaj nie zostanie. Tak. I tyle z mojej strony. Mhm. Oczywiście. Czy ja coś chcę uważyć? Nie, nie będę nic ważył. Nie będę też ważył? Dobrze. I możesz jakby... A ja gram i kontynuuję wątek, tak? Tak. Mhm. Tomasza Millera. Tak. Tutaj jest ten... Okej. Okay. To by się też... zgadzało. To by też mogło być fajne. Kuszą mi te pączki. No, czekają na nas. Szybciej. 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 Ja też usunę kość żywiołu. Ale my to dalej będzie jesteśmy właśnie w drugiej. W trzeciej. Trzeciej. W trzeciej, mhm. W trzeciej. Usunę wiatr spieniony, okay. Co mhm. zachodnie goni fale. Mhm. I wrzucę tam sobie listka, a ponieważ wrzucam sobie listka, to zbieram podwójnie, nie? Trzy. Aha. Nawet, mm-hmm. nie? Bo zgadzają mm-hmm. się obie po roku. Tak jest. Tak i mogę sobie nawet kupić coś mm-hmm. i nawet kupię coś. Mm-hmm. Czyli za trzy to będzie kupno eliksiru takiego. Dobra. Za 7 kryształów usuń dowolną umieszczoną kość. Nieźle. Paulina nie ma ruchu, tak? Nie. Okej. Okay. Mi została ostatnia kostka, ale nie mogę jej wrzucić nigdzie, bo nie mam miejsca wolnego. No, w sensie patrzę na borę, nie? Mhm. Czyli mogę ją wykorzystać tutaj, więc to nie jest jakiś bardzo głupi pomysł. Tylko teraz, co ja bym chciał z tego pomysłu zrobić? Nie jest takie proste. Bo to nic. No bo pali, nie? Jakby nie mogła uczciwie przejmować boru. No. Pali i jokery zbiera. To jest to łapko wystawiła. Taki słodki kotek. I te pączki takie słodkie. Ta czekolada tak wystaje z jednego. Wracając, bo Adaś myśli, a ja już mam swój ruch zaplanowany. No i właśnie, o ile Kopyra, on ma te takie degustacje, bardzo takie, kurczę, takie no, proste, szybkie, takie, no, on jak gdyby dużo wie, tak technicznie, ale tak moim zdaniem
nie potrafi tak ładnie jak gdyby opisać aromatu i tak dalej. Bardzo mocno się też powtarza w tych swoich opisach, jak zwłaszcza jeśli chodzi o taką degustację węchową. No to właśnie ten Tomasz Biller, on się specjalizuje w łychach i raz, że on faktycznie no, ma research, jeśli chodzi o taką, wiesz, historię i o to, co się tam działo w ogóle z marką i tak dalej. No jest kosmiczny, tak? Jest kosmiczny, jeśli chodzi o wiedzę. To on też jak gdyby opowiada takim bardzo, bardzo fajnym językiem, bo ma taką, jest totalnie elokwentny. Zagram dowolną umieszczoną. No nie no, super, super. To nie wiem jak to oznaczyć. I tak by to chyba nic nie zmieniło, po zagraniu. Słucham? I tak by to nic nie zmieniło, jakby to jakoś tam zostało. Aha, tak nie. To jeszcze ma ruch. Dobra. No właśnie. Więc to jest takie zabezpieczenie zabezpieczenia. Takie lizanie pączka przez szybę w witrażu, żeby go nie zjeść. No, ale ja nie zrobię tam nic, chociaż mogę zrobić. Perhaps. Mogę zrobić w sumie. Mogę w sumie tak zagrać. Czy też to kurczę nie zmieni? W zasadzie nic to nie zmieni, bo ty i tak tam to przejmiesz. Ja nie mam jak cię tam zablokować. Mogę ewentualnie przesunąć sobie kostkę, żeby zebrać więcej surowców. Tylko i wyłącznie tyle. My nie kulowiemy ty. Zryjemy berety. 6 osób na czacie, nikt do nas nie pisze. Zachęcamy, nie bójcie się. Słuchajcie, my nie gryziemy. Napiszcie. Ale myślę, że zrobię to w ten sposób, że. Ponieważ bory już są i tak raczej ogarnięte, to gdzie to będzie. To weźmiesz zwierzę. To wezmę zwierzę i nie wezmę tego zwierza, tylko zamiast wzięcia zwierza po prostu zbiorę, bo to jest kiedy umieszczasz kość na polu. Dobra. Nie jest powiedziane, że w boże, tylko na dowolnym polu, więc zamiast za ten symbol po prostu zbieram sobie jagódkę i mogę oczywiście jeszcze coś zagrywać i mogę coś ważyć. I tutaj jest co? Tutaj jest przerzucanie kostek, a tutaj jest obracanie. O tutaj wypal dowolne puste pole boru. To też by było ciekawe, ale chociaż w sumie niech będzie. Dobra, będę wypalał ten bór. Dobra. Kupuję eliksir, który będzie służył do wypalania. Dobrze. Docelowo później. Koniec, tak? Jest. Yep. O, kolejny do wypalania. Czyli tak, pierwszy bór do mnie. Drugi bór remis. Do mnie. Co? Tak, ten Harry Potter mówił do mnie. Okej. To jest out. To jest Paulina. No. I ostatni jest mój. Tak. O, córka. Pułki i dwa żywioły, powiedzmy tutaj. Dobra, okej. Słuchajcie, gramy ostatnią turę. Ostatnie cztery karty boru. Cztery karty. O Boże, komu one przypadną? O, ja taka zimowa. Wiatr i woda, czyli mokry pierniczek. Mokry pierniczek. O, i trzy kamienie i patyk. U mnie jest pierd do potęgi. Dwa pierdy upolne. O, i aż dwóch widzów zostało. Nie mogę. On jest taki po kebabie. I z ogniem. Ognisty wiatr. Dobra. Dwa kamienie, dwa patyki. Tak. Bier sobie tego eliksira. Ja bierę. I zmienia nam się noc. Zapada noc. Noc. Noc nad borem. Ciemno już. Zgasły wszystkie światła. Grom pisze taki z kleksem. Dokładnie. Tak. To jest właśnie wiatr i woda. Z kapitan planeta w borze. No, polecam ci, Adaś. Także tam. Tego Tomasza, tak? Tak. To też tam generalnie siedzisz w łyżce troszeczkę, także mega, mega polecam. No i też dużo takich ciekawostek można się dowiedzieć o różnych trunkach, tak z historycznego punktu widzenia, więc całkiem ciekawe. Ma takie właśnie też
takie krótkie filmiki, takie short degustacje, jeśli chodzi o face'a, że gdzieś tam wrzuca w takiej okrojonej formie. No i to tam trwa czasami, wiesz, nie wiem, tam z 5-6 minut. W ogóle też jest tricky, bo on też no, ma mega dużo, bo tam parę, chyba nawet 100 tysięcy w ogóle obserwujących, także okay. No, kosmiczny profil, tak? No a gość, który gdzieś tam też troszeczkę na takim, jak on to mówi, stylu życia współczesnego mężczyzny się zna, bo on też ma jak gdyby swoją firmę, która gdzieś tam jakieś takie, wiesz, portfele, jakieś tam, wiesz, takie garnitury, koszule, coś tam tego typu rzeczy, nie? Jest taki totalnie elokwentny, no taki ma fantastyczny taki imidż, nie? I ten, ale fajne jest to, że on też tam właśnie z tymi swoimi, no mocno się jak gdyby udziela, tak wiesz, że gada z tymi ludźmi, którzy tam komentują, nie? No i na przykład robił degustację, taką jako profesjonalną degustację, na przykład amareny, nie? Okay. I wiesz, i też robił normalnie research i tak dalej i opowiadał o tej amarenie pod takim kątem, wiesz, profesjonalnej degustacji, nie? I oczywiście, wiesz, no, jest takie, wiesz, no później jak tam degustował, nie? Że wiesz, jest owocowe, ale, ale niezłożone, krótko się trzyma na języku, tak? Jest tam wyraźnie alkoholowe i tak dalej, wiesz. Totalnie jak gdyby, wiesz, w profesjonalnej formie, nie? To opowiada, także no mega, mega ciekawe, także super, no. No okej. Okay. Fajnie się to ogląda, naprawdę można się w to wkręcić troszeczkę. Że trzeba jeszcze Kibiemu sprzedać ten hint, czy on w ogóle kojarzy, bo on też jak co chwilę tylko by łyżkę jakąś tam. No, ja pójdę kamieniem tutaj, będę oswajał, więc oswoję sobie takiego wróbelka i ja tego wróbelka od razu wyślę na wygnanie, więc wróbelek idzie na wygnanie, sobie go tam wcisnę. I tyle z mojej strony. Mogę coś ważyć, nie muszę i nie będę nic ważył. Tyle. Okej. Ech, ja w sobotę piwo wywalę. Wywaliłem z lodówki, bo się przeterminowało. Jezusie, gromie. Dlaczego tak? Jak to tak można? Jak bardzo się przeterminowało? Jeszcze spróbować. Ja już mam ruch przemyślany, czyli idę po zwierzaka, ale zamiast zwierzaka wezmę jagódkę. Dobra, tak. Powinna. Półtorej miesiąca i no to nie jest źle. No. To generalnie jeżeli chodzi o piwa, no zresztą pytanie jakie, nie? Bo na przykład pszenica i tak dalej, jakieś takie piwa, które mają krótki termin ważności, to faktycznie mogą skwaśnieć, ale co do zasady jakieś takie, zwłaszcza... Czy to się liczy niebieskie wtedy? Że postawiłam na niebieskim? Tak. Tak. Wiesz, jak masz na przykład takie bardziej alkoholowe piwo, typu jakieś portery, tym bardziej, to nawet celowo się je leżakuje po terminie. I w swojej turze. Czy ty coś ważysz? Gdzie uszka? Nie. Nie ważysz nic. Okidoki. A właśnie, bo ja o to nie zapytałam w trakcie całej gry. Czy na turę można użyć jeden ten? Jeden ważyć, jeden elixir i jeden możesz kupić. Czyli nie mogę sobie tam zrobić kombosa z eliksirów? Okej. Okay. W sumie o to nie pytałam. No Grom, pucuj się. Co to było? Bo jak harnaś, to ci wybaczymy. Dobra, ja pójdę kamieniem tutaj i zbieram zioło. I tyle z mojej strony. Grajtos. Dobrze, ja patyczaka na ziele. Zdobędę sobie dwa ziela. Okay. Raz, dwa. Jakiś Gambrinus z Czech czy ze Słowacji szef mi jak był na urlopie przywiózł. A, Gambrinus jest spoko, bo to jest z Brna. Ja wypalę dowolne puste pole boru jeszcze w mojej turze i to będzie pole boru tutaj. Ale Gambrinus to chyba taki zwykły, nie? Pils, o ile kojarzę. Czy jakiś taki po prostu jasno, nie?
Nie kojarzę, żeby Gambrinus miał jakieś takie super ekstra tam smakowe, a przynajmniej nic mnie takiego nie doszło, żeby... Ja nie wiem. Żeby były absolutnie takie jakieś turbo znane. Teraz moja? Mm-hmm. Ja myślałam, że jeszcze to się ktoś kupił. Mm-hmm. Dobrze, dobrze, dobrze. Mm-hmm. Tata do mnie dzwoni. Jakby oglądał stream, to by wiedział. Jaki ze mnie alkoholik, żona więcej pije niż ja. No cóż. No, pozdrawiamy. To słuchaj, to niech żona przyjdzie w delegacji 19 do Ludiversum. Ty jedź z dzieciakami do Łodzi. Tam mam na niebieski. My się tam żoną, wiesz, zaopiekujemy, nie? Ja już miałem przyjemność rozmawiania z żoną Groma. Tak? A no tak, bo brałeś. Wiesz, tam pisaliśmy do siebie na fejsiku. Ale nie wiem, czy mogę to mówić głośno. Nie, dobra. Never mind. Nie ma tematu. Coś jeszcze powinna? Myślę. Okej. Okay. Ok, 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 ok. Kul, 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 kul. I ja wykorzystam eliksir i zabiorę jedną ze swoich umieszczonych kości pożywienia z powrotem do swojej puli. Dobra. Oh yeah. Okej. Okay. To ja w pierwszej kolejności wykorzystam eliksir, czyli przesunę dowolną umieszczoną kość pożywienia na dowolne puste pole boru. I będzie to kość aż wstał kamienia tutaj. I w swoim ruchu umieszczę swój kamień tutaj, więc zgarnę zioło. Nie mam żadnych boostów do tego zioła, a więc tyle z mojej strony. Czy ja coś chcę ważyć? Nie chcę. To pozdro gram. W sensie to wpadaj, jak już swoich tam obowiązków ojcowskich dopełnisz. Pozdrów od nas serdecznie. No. Dobra. Zupa z bobra. Jeszcze lepsza z wieprza. A najgorsza? Z dorsza. No okej. Okay. Co? Nie znałam tego. Nie? A, gościu. Byś pracował tam, gdzie my. No cóż. Będzie wtedy pani Gromowa? Czy pani Grom? Pani Gromowa. Gromowa, okej. Okay. Pani Gromowa, tak. Okay. Generałowa. Tak. Okay. A jego córka to Gromówna. Okej. Okay. Ale Ówny to były panny. No Julka pani... myślę, że też jest panną. No dobra. Skoro będzie miała czytaną książkę. No tak, dobra. Myślę, że nie te kręgi kulturalne, żeby... Mnie tam już nic nie zdziwi. Że z niejednego pieca chleb jadłaś? Choć od lat przyglądam się światu. Nieraz rano zabolał mnie łeb i mówili zmiana klimatu. Dobra. No? Czasem trafił się. No. Wielki rausz. Albo feta. Proletariatu. Czasem podróż. W najlepszym sensie. Częściej szare. Drogi. Powiatu. Nie znam. Ale to już było. Ja wycofam sobie kosteczkę. Wycofam sobie kosteczkę taką. Za dwa zioła. Za dwa zioła i za dwa zioła, czyli dopłacę
trzeciego zioła. Okay. I wezmę sobie do wypalania. Mhm, od razu użyjesz? I nie będę używał. Nie, co ty? Dobra. Gdzie tam? Weź prosto. Polin. A czy ja chcę coś jeszcze? Nie może wiem, czy to tak zdziała. Jak piszę usuń umieszczoną kość żywiołu, to dowolną. Tak. To ja używam tego. Poczekaj, to jeszcze to chcesz, czy nie chcesz? Nie. Okej. Okay. Nie. Okej. Okay. Polin. To ja używam. Mhm. Usuwam. Mhm. I teraz możesz grać. I teraz mogę grać. Tak. Nie przekminiałam tego do końca, ale nieważne. Never mind. Bo nie mogę się już cofnąć. Nie, już ci raz pozwoliliśmy. Że już. Bez przesady. No bez przesady. Too late, apologize. Mm-hmm. It's too late. Dobra. A ja sobie stanę tu. Mm-hmm. Bez nosa grzybka. Mhm. Będzie paleńsko. Palacz. Palenie traf. Paliny. Nikt mm-hmm. tego nie dostanie, przynajmniej na razie. Co jeszcze? Czekaj, myślę. Co się chciałem ci zrobić? Dobra, tyle, nieważne. Tyle, tak? Chcesz coś gubić. Szybciej, bo już się nie mogę pączków doczekać. Dobra, tyle. Tyle, dobra. Bardzo ładnie. Zjesz ze mną poczucia. Idę wiatrem tu, zbieram jednego jagódka i oswajam jedno stworzenie i to będzie stworzenie Adama. Stworzenie nieziemskie, stworzenie. Stworzenie Adama. I to będzie stworzenie... będzie stworzenie... Jaki jest przelicznik surowców na dziwowe. Koniec? Że trzy surowce to jest jeden punkt. I je od razu... I ilość surowców jest tiebreakerem. No Joker się liczy po prostu jako jeden surowiec. No dobra, dobra. Tego wypuszczę, a tego sobie zostawię. Okej, okay, liczysz na to, że będziesz przejmował. Hehehe. Ty głupi. Takie są pomysły, takie są plany i marzenia. Głupi. Dobra, nic nie waży twój ruch. Nic nie ważysz? Ważaj, nic. Ważaj. Ważaj. Ważaj, ważaj. Ważaj. Ważaj, ważaj. Okej, okay. To tak, ja w moim ruchu. Przede wszystkim przesunę sobie dowolną umieszczoną kość pożywienia na dowolne puste pole boru i to będzie wywalenie Pauliny tej kości i wsadzenie jej tutaj. Mhm. Mhm. Mogłaś mnie tutaj postawić, bym się nie obraziła. Nie, to ty sobie będziesz decydować, co zablokujesz sobie, a co Adaś sobie przejmie i tak dalej. To już zostawię tobie ten dylemat. Tylko zastanawiam się, na ale które brat. Z tych... Ale z tych... brat z ciebie. Ale weź, ale weź. Nie no, to ci zablokuje przecież. Z tym stworzenia... ty mi tak robisz cudawianki z tymi stworzeniami. No właśnie nie robię cudawianki. Jeden punkt, a miała być za 5 przejąć eliksir, to trochę już kiepsko. A zresztą z drugiej strony, kurczę, masz tego dużo. Nie, dobra. Dobra, palto, jokery. Więc tak, i to jest mój pierwszy ruch. Mhm. Czyli zagranie eliksiru. Czyli zagranie eliksiru. Oki. Okay. Chyba widzę, że chyba troszkę
zawaliłem. No, niekoniecznie. Niekoniecznie, ponieważ w drugim ruchu zagram. Downtime. Dobra, no dobrze, okej. No nic, to ja was potem. Nie, zwaliłem się troszeczkę z tym symbolem. Myślałem, że tam pod kamieniem będzie tam nie kamień. Więc patyczak to jest w sumie jedyna opcja, ale mogę już teraz atakować i chyba tak zrobię, i chyba tak zaatakuję. I chyba tak zaatakuję w ten sposób. Okej. Czyli zbierasz. Nie zbierasz. Nie zbieram. Dobra. To ja będę taki trochę YOLO. Aha. Ja przerzucam swoje kości. Okej. Okay. A tam jedną, nie? Czy dowolną ilość? Dowolną liczbę, dowolną. Nie piszę jakie. Więc... Okej. Okay. Czyli wiatr, woda i listek. Czyli przerzuciłaś wiatr jeden na list, na wodę w sumie. No. Tyle zmiany. No dobra. To już coś się dzieje. No. Zawsze coś. Ile ma tych składników tam zakomikowanych. Mrożąca krew w żyłach akcja. Stary, ty nie wiesz, co tu się działo. Prawie doszło do rękoczynów. Prawie myszojeleń wyleciał z boru. Zaatakował prawie. Tak. We gonna give him a chicken. Tak, bo wszyscy myślą, że on ma małe nóżki, ale do tego duży tułów. Tak. I zacznę od tego, że położyłam się na polu, z którego palę. Tak. Więc palę tu. Tak. Więc biorę to. Tak. Kto jej dał te zwierzęta? Kto oswajam jej pozwolił się oswajać te pierdy, które tam wszystko palą? Na Boga. To nie wiem, wezmę sobie obojętnie jakiego chyba. No weź sobie obojętnie. Weź sobie jakiegoś. Okej. Dobrze. To mam na razie tyle. No oswoiłeś. No co tam? I teraz za... Za dwa grzybki i ten i ziółko. Biorę sobie ten. Okej. Okay. Pojawia się dwa grzyby i kryształ. Usuń umieszczoną kość żywioł. Wow! Wow, wow, wow. To może być game changer. Wow, wow, wow. Totali. Paparapa. Ta. Tam już nie ma nic wolnego, nie? Tu jest nie. Jedno. Liść. Świetnie. Liść to sego... Weź sego i go, wiesz... Czekaj... Z tego fleksa możesz liściem wrócić. Tak, to nie ma sensu. Marność, wszystko marność. Dobra. To może zrobimy tak, że... Badumks. Mm-hmm.
Tak, dobrze widzisz, tam są trzy krokodzikolemury ino w innych kolorach. Tak, bo jeden jest jesienny, drugi jest wiosenny, a trzeci jest letni. Tak, letni jak powiem. Znaczy one mają tam szczegóły swoje różne, aczkolwiek ale tak. To jest takie dla mnie mech. Ale tak, no. Mhm. Ktoś teraz rusza? Ja. Ty też długo myślałaś przed chwilą. To prawda. Nie tak długo jak wy. Sześć. Tak. Dobra, zrobimy tak, że pójdziemy wodą tu. Gul. Wezmę sobie jeden nasion, ale i tak go zużyję, żeby mieć 2, 3, 4, 5, 6, 7 nasionów. Dokładnie. Więc zrobię sobie eliksir. Tak. I od razu z tego eliksiru sobie cofnę kość. I teraz cofnę sobie kość. No jaką? Mogę sobie cofnąć tą, na której ty jesteś? Tak, możesz. Tam jest głaz. Tam, to niewiele zmienia. Masz 3 głazy do wyboru, do cofnięcia. Tak. Myślę, a to jest kość pożywienia, tak? Te. No, to ty generalnie wiesz, cokolwiek, no. Nie cokolwiek, tylko głaz. Znaczy nie, no to nie? Wiesz, jak nie weźmiesz tej spode mnie, to ja się tam wcisnę pewnie, nie? No to daj mi tą spode mnie. Wyjmij mnie tego głąba. A ja tutaj ciach. I ja to zużywam od razu. Okej. Dobrze, ja w moim ruchu w pierwszej kolejności... Nasiona boczku, tak jest. Nasiona boczku. Obrócę jedną ze swoich nieumieszczonych kości na dowolny symbol, czyli zrobię sobie z patyka, zrobię sobie liść i ten liść sobie umieszczę na grzybie, czyli zbieram 2 grzyby, ponieważ mi pasuje do zwierzaka. I mam tutaj także sobie za grzyba i za zioło wezmę eliksir. Dobra. Czy grzyby wypala puste pole? Już nie ma za bardzo nic do wypalania. Paulina wszystko wypaliła, co miała wypalić. Ciuciu. To ja zużywam eliksir. Co on obracam robi? Obracam jedną ze swoich nieumieszczonych kości na dowolny symbol. Okej. Okay. Okej. Okay. I oswajasz. I oswajam. Co mam oswajać? Ech, nie wiem, chodź ty do mnie. Zwierzęce imperium. I ja bym chciała sobie kupić. Oho. Ja bym sobie chciała kupić. Za to i to. I pojawia się umieść w tej turze dodatkową kość. Dobrze. Nie ma już żadnych absolutnie wolnych miejsc, więc ja mogę iść po prostu po... U ciebie też nie oglądają? Też nie oglądają, no. Szkoda, że rodzice nas nie wspierają oglądając kanał. odkryj, zarezerwuj albo weź. Zbiorę dowolny składnik i będzie to nasionko. Graj. Zebrałeś składnik i było to nasionko. Jop. Jop. Dobra. Tu ja robię to w sposób taki. Mhm.
Ten kamień w ogóle wygląda jak twarz ryby. Mhm. Tak, takie... Ja tu mam jakby co ten... wiatr. Wiatr, no. A nie, tu nie ma tych. To są te naczyniki. No, taka ryba śmieszna, mhm. Albo żółw. Tak. Przedek. Oho. SMS z centrali. Mama mi napisała, zadzwoń jak skończycie grać. O to super. Miło. Czyli jednak, coś dam. To pozdrawiamy. Skoczyły nam ten, liczby oglądających. To teraz przelicza. Tak trzeba. Aha, mama postanowiła mi napisać SMS-a i na Messengerze, tak żebym nie przegapiła przypadkiem. Absolutnie wiedziała, że się kontaktuje. Bardzo dobrze. Double check. Podwójne upewnienie się. Bez sensu, że ona ma opisane przejmując lasy. Jest gdzieś jeszcze fraza lasy tak. Użyta, tak? Tak. Lasy. No będę musiał tak użyć. Mhm. I przejmę tak. Mhm. Czyli oswajasz. Nie oswajasz. Nie oswajam. Okay. Ale mogę jeszcze zagrać. Mhm. I mogę zagrać. Mamy ludzi. Ale nie będę chciał grać. Dobrze. Nie. Paulina. Paulina. Ale mogę w sumie kupić. I chyba kupię. I chyba kupię w taki sposób. Okej. Okay. Taki też maczka. Mhm. Kryształ grzyb. Mhm. Przerzuć dowolną liczbę kości. Mhm. Możesz sobie cofnąć kostkę. Ewentualnie. A chyba, że masz jakiś przerzut albo obrócenie kości na ręce. Albo możesz sobie kupić jakiś przerzut albo obrócenie. Mhm. W sumie. Bo generalnie chodzi o to, że w sumie wtedy możesz wykorzystać to, żeby na przykład to osobie coś spalić, tak? Ja wiem. Mhm. To jest chyba jedyne, co możemy zrobić. Mhm. No. Mhm. No to zrobię tak i wezmę... Przerzut, nie? Przerzut, jest tylko przerzut. Mhm. Dowolną tak. Liczbę swoich nieumieszczonych. Mhm, tak. No to będę palić od razu. Mhm. Okej. Okay. I ciepiej. No i jest ogień. Jest ogień, no. Czyli co, no... No tutaj. Tu, tak? Na przykład, no. I tyle, nie? Bo nic, tak. Bo nie oswajam z tego, nie? Nie, z tego oswajasz. Tak? W układzie ogień, tak. Bo ty nie oswajałeś, bo ty dopłacałeś, nie? Więc możesz dokładnie. Zwierzoczka. Mhm. Dobra. Dokładnie. No mój ruch będzie prosty, bo to będzie iście po zasoby, żeby sobie wziąć kryształ, żeby spalić kryształ i to. I żeby sobie zrobić i po prostu wypić. No to nie ma znaczenia, bo i tak to, co masz na ręce, to tak jest w porządku. Ale to może być istotne, coś się odkryje, ale się nie odkryło nic dla mnie. Mhm. Czy tam w tle słychać tykanie zegara? Mogę... Nie, absolutnie nie. Więc i świerszcze. Ja mogę zrobić... To są te róże pustyni, które się tak przetaczają. Ja mogę ale już przyspieszamy. Przerzucić, mogę obrócić kostkę. Mhm. I teraz tak, jakie mam opcje? Możesz generalnie... mnie zblokować. Mogę zblokować, tak? Mogę ciebie zblokować, może być umieszczona... czyli tak, mogę ciebie zblokować na 3 punktach i potencjalnych 5, gdybyś jeszcze miała ewentualnie tam do wciśnięcia jakiegoś zwierzaka do tego boru, tak? Mhm.
Dobra, więc to jest jedna rzecz. Mogę sobie zmienić kostkę na... Mogę sobie zmienić kostkę na przykład na wiatr i zebrać, a mogę sobie zmienić na... Surowców masz 3, czyli nawet dobranie ci też nic nie da. Tak, mogę to zrobić. Teraz popatrz. Czyli zmieniam kostkę. Obracam kostkę na wiatr. No. Wiatrem podmieniam kostkę. No. Czyli no. Podmieniam tą. Którą? Tą, z dołu. Z dołu, no. Podmieniam ją. Tak. Mam symbol. Pełne dużnie odgrania, nie? Za symbol, no. Bo to jest i tak mój ostatni ruch, tak? Zamiast symbolu biorę Jokera, no. I w kolejnej turze, no. Ponieważ wy i tak nie macie odpowiedzi, no. Używam tego Jokera po to, żeby zrobić przewagę tutaj. Mhm. A, i okay. Zbierasz, okay. No, tak? Tak, i zbieram wtedy piątkę. Zbieram wtedy piątkę i czy mogę jeszcze coś zrobić? Tutaj nic, ale mam możliwość kupienia 2 eliksirów, ale nie mam surowców do no, nich. A to, aha, bo to służyło do obrotu tej kostki, tak. Czyli to po prostu i tak wpada tak. Jako wypity. No i to jest w sumie tyle. Tyle, dobra. No to przewagi. Ja no, nie dostaję nic, tyle. Ty masz jedną, Paulina ma jedną. Tak, czyli to jest dla Pauliny. Tak. Tak jest. Proszę ja ciebie. A tutaj jest moja. Mhm. Pyk. Dobra. No dobra. No i teraz punkty. Wszystkie zwierzaki, wiadomo, mogą baki. Sobie wejść do boru. Tak jest. Borówy. A te nie w borach dają jeden. A te punkt. Nie w borach, po prostu jeden. I te, co są w borach, też dają tylko 3. Tak, nie więcej. Tak, tak, nie więcej. Aż 3. Aż 3. Dobra. Ciach, 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 ciach. Dobra, zakończyliśmy, moi drodzy. Jej! Jej, już nie będzie wszystkie eliksiry też i pamiętajcie też, ile macie surowców, nie? Bo to też jest ważne, jeśli chodzi ja o ja nie mam żadnego. Podliczmy w ogóle może i wpisujmy na tym, na czacie, kto ile ma punktów, co? Dobra. Bo nie ma żadnego notesika i tak dalej, to będzie dużo, akurat, dużo łatwiejsze, co? Dobra. Dobra? Ja sobie tylko pogrupuję. To co, polecimy od Pauliny, nie? Dobrze, czyli wartości punktowe. Paulina. Ale to i tak nie lepiej, bo że w pamięci będziecie liczyć. No. Dycha. 10, 20, 20 i 12. To jest 32. 33, 4, 5, 6, 7, 37, 37, 39, 42, 44, 47, 52. 52 i w sumie 8, czyli to jest 60, 60, 62 plus 1. 63. 63. Mhm. Okej. Okay. Czyli Paulina 63. Adaś. A dycha 10, 20, 29 i 6 to jest 35, 45, 53. 55. 55, Adaś? Mhm. Mhm. Dobra. I ja mam tak. 1, 11, 12, 12 i 6 to jest 18, 18 i 6, 24, 24 i 8 to jest 32. Mhm. 32, 34, 36, 39. 41, 45, 49, 52, 55, 59, 62, 65 plus 1, 66. Mhm. Czyli Teos, Paulina. 3 punkty. I moje trzecie miejsce. Najsu, graty. Ładnie. Dobrze, dobra, słuchajcie, dajcie nam 3 minuty. Ta chwila, na którą aha, wszyscy czekali, tak, czyli zjemy ponczusia, bo my mieliśmy w ogóle, mieliśmy który? Już typ. Biały? No biały, biały obwióz. Biały obwióz, że to będzie Raffaello. I to tak nawet bez niuchania, bez niczego. Tak, Raffaello.
Kibi, wpadłem się, ino, przywitać. No to generalnie jest 2-1 dla was, ponieważ to jest po prostu kokos. To nie jest Rafael. Uważaj tam na te karty. Aha, okej, okay, dobra. Kisiel musiał być gumą balonową, ale kokos nie mógł być Rafael, tylko jest po prostu kokos. Mhm. No, a ten będzie obvious Nutella. A może nie? Słuchajcie, dojemy sobie ponczusia. Wracamy do was za 3 minutki. Mhm. Z podsumowaniem, z umytymi rączkami. Mhm. I super kibi, że jesteś. Co z Nutellą? Ja strzelam w Nutella. Ale to dopiero po podsumowaniu. Po? Oczywiście. Myślałam, że teraz od razu dwa. No nie, to no dobra. Będziemy tyle razy rączki. No. To co będzie? Nutella? Nutella. Czyli 3-1. Czyli planszowe bestie ogarnęły wyzwanie pączkowe. Także słuchajcie, bryby. Zaraz do was wracamy z podsumowaniem.
Halo, halo, najpierw nas słychać, a teraz nas widać. Witamy Was po przerwie, z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina Teos, ja i Carles też siedzi na stoliku, znaczy na krześle, tylko zaraz z niego, a jednak został. Tak, graliśmy dzisiaj dla Was w Bur od wydawnictwa Portal. No i po naszej rozgrywce, którą wygrał Teos przed Pauliną, ja byłem trzeci, wyniki możecie zobaczyć sobie na czacie. Po rozgrywce przyszedł czas na podsumowanie, a więc zaczniemy standardowo, ponieważ to tłumaczył grę. Zaczniemy od Pauliny. Paulina, co sądzisz o grze Bur? O Boże. Kurczę, nie wiem, bo z jednej strony gra mi się nawet podobała, ale jest tutaj mużdżenia troszkę, więc dla mnie się przedłużała. Mhm. I czekanie na Wasze ruchy. To nie jest jakby kwestia tego, że to wy akurat gracie, ale po prostu czekanie na ruch gracza, który chce chociaż trochę przemyśleć to, co zrobi, jest nudne. To się strasznie dłuży. Ja myślałam, że ta gra, szczerze mówiąc, jest szybsza, że to będzie szło tak sprawniej. A tutaj nie. Dużo. Czy tych zasad jest dużo na początek? Nie wiem. Zastanawiałam się nad tym, bo ty powiedziałeś na międzyanteniu, że tych zasad jest sporo. Mikrozasad. Może tak. No, o tak. No. Bo trzon, on nie jest jakiś tam trudny do ogarnięcia, ale wydaje mi się, że ilość tych mikrozasad jest dosyć duża. Ale nie jest dosyć, ta gra skomplikowana. Myślałam, że trochę bardziej będzie, a tutaj te zasady takie nawet do przyswojenia. Mogłam parę rzeczy zrobić inaczej i myślę, że wtedy bym z tobą wygrała. Bo jakby w pewnym momencie sama złapałam się na tym, że jakby kumulowanie tego nie do końca ma sens, bo trzy dają jeden. Natomiast kupowanie jakichkolwiek eliksirów daje punkty. Więc tu się troszkę za późno zczaiłam. Myślę, że byłabym w stanie tych parę punktów mieć więcej od ciebie i gdzieś to tam przeważyć. Ja głównie chciałam zagrać w tą grę, bo nie ukrywam, skusiło mnie pudełko. Bo dla mnie to takie połączenie Pokemonów i Księżniczki Mononoke. Ale wizualnie... Jakby z jednej strony jest fajna, bardzo ciekawa, ale to, co jest dla mnie słabe, że właśnie chociażby te karty, one się powtarzają, tylko te zwierzątka są troszkę inaczej przerobione i dla mnie to jest takie pójście na łatwiznę. No, mieć stałą grafikę, do której dorabia się tylko a to ogień, a to kwiatek, a to coś tam. Myślałam, że tych zwierzątek będzie więcej, że to będzie taka frajda w ogóle przeglądać sobie te karty i patrzeć, o tu jest taki, tu jest taki. Więc to mnie gdzieś tam zawiodło. Bardzo podoba mi się ten motyw z dniem i nocą, bo na przykład teraz o tym tak myślałam, że gdyby w ostatniej rundzie było to, ojej, jakie by to siało spustoszenie, jak to by niszczyło przyjaźnie w ostatniej rundzie. Ale nie, mamy na szczęście takie, że możemy wypalić sobie tylko tam jakieś miejsce, tak żeby przypadkiem nie wywoływać tutaj walk przy stole. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Kosteczki mi się podobały, żetoniki wszystko ładnie wykonane, karty w sumie czytelne, nie mam tutaj nic do zarzucenia. Także nic mi tu nie przychodzi do głowy. Może jak jeszcze wy coś będziecie gadać, to gdzieś tam może jakiś temat zarzucę. Zobaczymy, co tam pociągniecie. Ale na razie ode mnie tyle. Okej. Jeśli o mnie chodzi... to Bur mi się podoba, fajnie mi się gra w ten Bur. To była moja druga rozgrywka i też się fajnie bawiłem. Muszę przyznać, że graliśmy za pierwszym razem w grę tą taką wariant podstawowy, czyli postacie bez opisów. Teraz zagraliśmy z tym wariantem, gdzie mamy, każdy ma unikatową, asymetryczną postać i spodziewałem się, że to zrobi więcej. To znaczy... Mam troszkę wrażenie, że no, są umiejętności lepsze, są umiejętności gorsze, tak? Bo rzeczywiście no, tutaj, tak patrząc na to, co się działo, to Lelo był rzeczywiście najmocniejszą postacią, którą mieliśmy, moim zdaniem. Gdzie... No, ja nie wiem, wiesz, biorąc pod uwagę, że Paulina miała cztery zwierzaki i dobrze je skombiła. Okej, okay, no, tak, to tak. Dawała no, tam duże profity. Okej, okay, jasne, więc, ale, no. ale no, jakby mówię z mojej perspektywy, tak, że ten Lelo był no, najmocniejszy, a z drugiej strony wydaje mi się, że jakby Myla była w grze, to ona w ogóle była OP, tak, bo rzeczywiście tych remisów było sporo, sporo tych borów z remisów padło. I w tym momencie ta możliwość, że zgarniasz remisujący bór, no jest mocna. No, tylko, że musisz zdobywać te jagódki, które nie są takie
proste do zdobywania. Okej, okay, no ale są sposoby to na to, nie? To musisz wydać, żeby wygrać remis. No dobrze, no tak, i to dalej... tylko jeden remis na rundę, no, no ale zawsze dobrze, no, coś, tak? Wiesz, jeden remis może oznaczać na przykład 7 punktów do przodu, nie? No więc tak. Więc to jest rzeczywiście, może być spora różnica, ale oczywiście to jest sytuacyjne. No ten Lyric też no, jest niezły, tak, no ale z drugiej strony wydaje mi się, że najwięcej razy skorzystałem w ogóle ze swojej umiejętności, z naszej trójki, bo najwięcej tych zniżek złapałem. No a gdzieś tam nie obróciło się to w ten rezultat zwycięstwa, nie? Ale to oczywiście co kto tam sądzi. Gra mi się przyjemnie. Jednym z większych atutów jest właśnie wygląd, bo bardzo mnie też przyciągają i grafiki, i ten styl. Aczkolwiek no tutaj rzeczywiście bardzo mocny zarzut, jeśli chodzi o te zwierzaki i takie pójście na łatwiznę. Wiem, że to mogłoby zwiększyć koszta, tak, no bo to są dodatkowe grafiki, ale tutaj rzeczywiście no mamy, nie wiem, ze 4-5 setów zwierząt, które co chwilkę się przewijają. Do tego w mojej opinii tych zwierząt też jest mało, co widzieliśmy w grze w pełnym składzie, w czteroosobowej, że zarówno zwierzęta, jak i eliksiry po prostu nam się skończyły, albo ja nie pamiętam, czy byśmy wyczerpali ale wtedy. Chyba jedna talia chyba zeszła zupełnie, jeśli chodzi o zwierzaków, tak. W połowie czwartej rundy resetowaliśmy. Tak. Zresztą tutaj też tych eliksirów zostało niewiele, bo dwa jeszcze praktycznie i już nie mamy z czego dobierać. Dokładnie. Więc musimy je resetować. Więc tutaj rzeczywiście przydałoby się tego może odrobinkę więcej. Jeśli chodzi o takie kwestie mechaniczne, to podoba mi się, że rzeczywiście jest dużo rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę i gra, to jest moim zdaniem duży plus, że bór wytłumaczymy, no ja tak specjalnie patrzyłem sobie gdzieś tam na timer i tobie to zajęło jakieś 20 parę minut mniej więcej, do pół godziny max, więc jak na grę, w którą graliśmy później, no dwie godzinki, tak, to jest rzeczywiście fajne, bo szybko tłumaczymy, a później po prostu wsiąkamy w tę rozgrywkę. Zgodzę się, że rzeczywiście tury się dłużą i tutaj też jest, no nie jest to zarzut jakby technicznie wobec gry, tak, no bo nie można tak stwierdzić, ale tu jest też ten problem, że nawet jeśli ja sobie przemyślę wcześniej ruch, tak, na przykład nie wiem, w trakcie tury Teosa, to w twojej turze wszystko się odmieni, tak, i tutaj te myślenie, tak, przewidzieć, nie? Dokładnie, nie jesteś w stanie, możesz gdzieś tam coś sobie mniej więcej oszacować, jakieś 2-3 outcome, ale to i tak nie ma sensu, bo jeśli gracz zrobi coś, czego ty nie przemyślałeś, no to wtedy jesteś w ciemnej jaskini. Dziurze, tak, jaskini. Motyw z kostkami spoko, chociaż rzeczywiście te kostki, jeśli się odpowiednio nie zabezpieczymy, też potrafią mocno upupić. I mam takie wrażenie, że w dwóch ostatnich rundach miałem takie rzuty słabe, jeśli chodzi o, o te kostki pożywienia, że to jest no, masakra. A znowu w pierwszej turze udało mi się tak świetnie pokulać, że no, zdobyłem tą taką przewagę. Nie? No i oczywiście, jak w każdej takiej grze, w której mamy tą możliwość negatywnej interakcji, pojawia się ten motyw, kiedy gramy chociażby w trójkę, że dwóch graczy może siąść na jednego gracza, tak? I będzie blokowało jednego i w tym momencie ten gracz niczego jakby sensownego nie jest nawet za bardzo w stanie zrobić, bo fajne outcomy zostaną mu odcięte, a to co mu zostanie, no to już gdzieś tam jego brocha. Więc generalnie bór dla mnie okej. Okay. Na pewno bardzo ładny, na pewno jeszcze sobie do niego siądę, ale czy jest grą wybitną, no to tutaj raczej bym nie szarżował z takimi określeniami. To znaczy zagrałbym sobie w niego chętnie, może jeszcze parę razy, ale boję się, że jeszcze po, nie wiem, 3-4 razach już po prostu ta gra nie będzie miała nic nowego zaoferowania, bo eliksiry, tak, prawie będę znał na pamięć, zwierzęta tak. Też będę wiedział, które są takie, które trzeba mieć, a które są takie, które można sobie totalnie odpuścić. Może brakuje też troszkę sposobu na mielenie tych zwierząt, bo też jeśli w zwierzchu będzie jakieś takie zwierzę, które jest ogólnie słabe, no to jest ryzyko, że z tej pory roku generalnie nikt nie będzie dobierał tego zwierzęcia, chyba tak że było, będzie go potrzebował do boru, tak?
No tak, tutaj rzeczywiście te pomarańczowe jesienne były mocne. Tutaj zresztą też na tym naszym graniu na Bastylionie widać i zauważyliśmy taki pattern, że te zwierzęta w zależności od pory roku, one mają troszkę inne oddziaływania, czyli na przykład zimowe zwierzęta są bardziej do zdobywania punktów, żółte są właśnie do wypaleń czy do działania na tych borach takiego. Te jesienne są bardziej do zdobywania zasobów, a te wiosenne mocno grają z jagódkami, tak? I tam te jagódki albo się dostaje, albo się je mieli, albo robi się z nimi jakieś inne rzeczy. No i ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to rzeczywiście chciałbym też docenić czytelność. Okej, zdarzają się karty, które mogą mieć mylące ikonografiki, gdzie wydaje ci się, że dostajesz coś za darmo, a tak naprawdę tylko masz możliwość wymiany czegoś na czegoś. Ale z drugiej strony też te grafiki, które tutaj są na tyle okej, że gdzieś tam nie stanowi to problemu. Od razu rzucąc okiem na kartę, wiesz, co ta karta robi, pi razy drzwi, nawet jeśli, tak? Nie musisz się gdzieś tam bardzo mocno wczytywać. No i tyle z mojej strony. Jeszcze tylko tak, ostatnia rzecz. Podoba mi się też to podejście, gdzie masz 6 kostek, z czego 4 są twoje, a 2 są tak naprawdę neutralne. To jest też taki ciekawy pomysł, gdzie tymi neutralnymi kostkami możesz zagrać troszkę inaczej, tak? Gdzieś możesz komuś wbić się na rewir, na bór, albo masz właśnie te specjalne 3 pola na dole, które też rzeczywiście mogą odmienić los. Także no, dla mnie takie między 1 na 10, taką 7 bym dał temu borowi. Taką 7, może troszkę mocniejszą 7, ale na pewno nie 8. Tyle z mojej strony. Ja chciałam jeszcze wtrącić, zanim Toos będzie mówił, że dla mnie na minus jest to, co teraz było na samym końcu. W tej grze potrzebny jest notesik. Znaczy, możemy sobie sami zrobić, to już nie chodzi o to, ale jakby są różne czynniki, z których zliczamy punkty i w tym momencie... No aż się prosi po prostu o notesiki. Są takie notesiki, nie? Tak. Poza tym tych punktów zdobywamy dużo, tak? To nie jest zdobywanie punktów na poziomie 20-25, tak. Tylko faktycznie te wyniki gdzieś tam oscylują pod 60, jak nie więcej, nie? Natomiast druga rzecz, która mi się przypomniała, tak a propos czatu, że faktycznie taka rzecz, która mi się jakoś tak, nie wiem, fabularnie nie spaja, chociaż sama z tego bardzo korzystałam, to jest to wypalanie. No tutaj oswajamy zwierzątka, tak, pory roku, ogarniamy las, wypalamy. Palimy, karczujemy miejsce w lesie, nie? Jak księżniczce Mononoke, tak? Jak no, ci ludzie tam gdzieś tam zajmowali te miejsca, no jasne. Znaczy, jest to fajne, żeby blokować innych, czy w ogóle zdobywać tą przewagę, ale tak nie spaja mi się to trochę tematycznie, nie? Znaczy to jest jeszcze, to tak może zanim jeszcze Teos dojdzie, to wypalanie dla mnie to jest taki trochę miecz obosieczny. To znaczy generalnie z jednej strony daje ci to poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony tak naprawdę bardzo się osłabiasz i bardzo się wystawiasz na atak wypalając swoje te... Albo jakoś przez siebie to przejąć, albo zasłonić i już nikt tego nie przejmuje, nie? Więc dokładnie. No, to prawda. Tyle. Okej. Ja będę zaznaczał, co w tej opinii jest opinią taką moją obiektywną, a co jest opinią moją subiektywną, bo ja myślę, że to jest ważne akurat w przypadku boru. Bo właśnie też mieliśmy po pierwszej partii, która bardzo mocno się przeciągnęła, takie... ja rzuciłem od razu takie wrażenie, że no przede wszystkim, i to już nie tylko ja w ogóle, stwierdziliśmy to przy stole, bo tam też inne osoby podobnie powiedziały, że no jest to gra, która została przehajpowana. I tutaj czapki z głów dla wydawnictwa Portal, nie wiem jak oni to zrobili, że po prostu średnią grę sprzedali po prostu na pniu w miesiąc czasu. Naprawdę, czapki z głów. I ja nie wiem, czy tutaj po prostu zadziałali tak mocno fani, którzy byli tak mocno nakręceni, jak gdyby Portal też z Portalconem zrobił taką bardzo mocną otoczkę. No ogólnie Portal robi taką otoczkę, że ich produkty są bardzo mocno ekskluzywne i tak dalej. To jest gra, która normalnie chodziła jako nówka w okolicach stówki i jak na ilość komponentów jest to, wydaje mi się, taka dosyć przyzwoita cena, co jest dziwne w przypadku Portalu, bo uważam, że akurat ich gry są dosyć drogimi grami.
w porównaniu właśnie cena, ilość komponentów i jakość tych komponentów. Także naprawdę czapki z głów, że w taki sposób po prostu tę grę wprowadzili na rynek i no przypuszczam, że mimo tego, że te opinie nie będą takie, że Burto jest 10 na 10 czy tam 9 na 10 i w ogóle, że jest takie super, to sam fakt wypuszczenia takiego tytułu i tak spowoduje, że on wydaje się takim towarem luksusowym i jak oni wypuszczą jeszcze jeden nakład, on nie musi być jakiś tam turbo duży, ale on też zejdzie na pniu. Po prostu. Więc pod tym kątem nie wiem, jak to robicie, ale no szacun. Gromik pisze, jak zobaczysz na aukcjach, to dalej się ludzie biją o tę grę, nie rozumie. No i ja też właśnie nie rozumiem, bo właśnie stwierdziliśmy tak, że to jest gra średnia, że patrząc na tę grę i też czytając instrukcję, spodziewasz się czegoś innego. Dla mnie ta gra jest taką typową grą portalu, bo ja osobiście, i tutaj już przechodzę do mojej subiektywnej części podsumowania, ja nie lubię gier portalu i nie wydaje mi się, żebym poza takimi faktycznie dużymi tytułami, typu na przykład Innis, typu Blood Rage, miał jakiś taki tytuł portalu, który by mnie urzekł. Nie wiem, czy tam Rising Sun i tak dalej, no ale to są generalnie gry typu Dudes on the Map, więc to troszeczkę jak gdyby inny typ gry, inny styl gry, ale co do zasady, ja gier portalu nie kupuję. Do mnie nie trafiają po prostu subiektywnie, ponieważ ja bardzo mocno się zastanawiałem, nie wiem, czy coś ze mną jest nie tak, czy coś z tymi grami jest nie tak i tak dalej. W ogóle rozmawialiśmy o tym z Adasiem. Ja doszedłem do takiego wniosku, że te gry, które wydaje portal, no ktoś je oczywiście dobiera jakoś tak, że jemu się podobają, więc uważa, że one sprzedadzą się na rynku. To są takie gry, które są o tak pół twista przekombinowane, że ta gra, gdyby miała jakąś minimalną zasadę po prostu uproszczoną, gdyby miała jakieś po prostu coś takiego, co nie doprowadza do takiego zamętu niepotrzebnego na planszy, to ona by była dużo przyjemniejsza w odbiorze i dużo bardziej grywalna. I ja mam taki zarzut nie tylko do Boru, nie tylko do Isztar, które ogrywaliśmy na streamie, ale po prostu do wielu, wielu, wielu innych gier portalu, które przez to właśnie przekombinowanie, to na papierze, jak czytasz instrukcję, wszystko się wydaje ok, no dobra, ta gra jest jakaś taka spójna, wszystko jest w porządku, jedno się łączy z drugim i tak dalej, ale jak już zaczynasz w nią grać, to okazuje się, że kurczę, coś mi po prostu nie gra w tej grze i to jest gra, która nie sprawia mi takiej radości, jakiej się po prostu spodziewam, nie? I Bur jest właśnie tego przykładem. Ja sprawdziłem sobie autora Boru, czyli pana Stevo Torresa i to jest pan, który jest w świecie planszówkowym zupełnym laikiem, jeśli chodzi o designerstwo, ponieważ pan Stevo oprócz Boru stworzył też tylko jakąś taką jedną prostą układankę, jakiś taki abstrakt logiczny, który też wydał w zeszłym roku. I to nie zbiera jakichś tam super recenzji, nie jest to nic odkrywczego. I poza właśnie tą układanką i poza Borem nie ma nic. Nie, to jest taki po prostu jakieś takie studio z Teksasu, ze Stanów Zjednoczonych, no, które właśnie tym Borem teraz troszeczkę bardziej się gdzieś tam pojawiło, tak? No i jak gdyby ja czuję, że tutaj są wrzucone różne mechaniki, ale brakuje właśnie takiego wyczucia, brakuje gdzieś takiego zrównoważenia między ilością opcji, a między grywalnością, między tym fanem, który czerpiesz grając. I tutaj jak najbardziej jeszcze raz podkreślę, że to jest moja subiektywna ocena. Jeśli chodzi o ocenę obiektywną, to ta gra ma na pudełku czas od 45 do 90 minut i ten czas 90 minut on jest zaniżony. Tutaj i mając pod uwagę dzisiejszą partię trzyosobową i mając pod uwagę ostatnią partię, którą rozegraliśmy,
w grubo ponad 2 godziny w 4 osoby. 45 minut to zrobiłem. Więc do, ja nie wiem, może na 2 osoby, tak? Tylko gdzie mimo tego, że borów masz mniej, no ale masz tak naprawdę dużo mniej, jesteś w stanie zrobić szybciej troszeczkę lepszą kontrolę. A tutaj każdy kolejny gracz wprowadza jeszcze więcej po prostu zamętu, tak? Tej negatywnej interakcji jest dużo i faktycznie trzeba to lubić. Tutaj jak najbardziej przychylam się do stanowiska Groma, że osoby, które bardziej preferują takie długofalowe planowanie, takie właśnie skrupulatne gdzieś tam budowanie się ekonomiczne i wykorzystywanie tej ekonomii do tego, żeby się napędzać, tutaj się nie odnajdą z uwagi na to, że nawet jeżeli się powiedzmy bardzo mocno uzbroisz w surowce, no to ogranicza cię to, że ty możesz kupić tylko jeden eliksir natury. Tylko jeden eliksir możesz wykorzystać. Więc to jest taka bardzo mocno gra real time, gdzie musisz w czasie rzeczywistym reagować, a z drugiej strony, i to jest w ogóle takie totalnie pomieszane i jak gdyby, no totalnie na takich dwóch różnych biegunach, z jednej strony ty musisz bardzo mocno to rozminić, a z drugiej strony nie masz możliwości odpowiedzi w turach innych graczy i czekasz na swoją kolejkę po prostu, aż inni gracze zagrają swoje, bo sytuacja się może diametralnie zmienić. Tutaj faktycznie zarzut, jeśli chodzi o kingmaking, jest bardzo trafny, bo mieliśmy właśnie w tej naszej partii ostatniej też taki przypadek, że osoba, która nie miała jakiegoś tam dużego wyniku punktowego i nie liczyła się w walce o zwycięstwo, ona w swoim ostatnim ruchu po prostu decydowała o tym, kto zdobędzie mniej lub więcej punktów, więc tam faktycznie on zrobił przewagę na Boże, bo komuś coś tam właśnie ogniem zagrał i faktycznie to doprowadziło do tego, że ktoś tam stracił, no jeszcze z tym, ze zwierzęciem i tak dalej, gdzieś tam około 10 punktów było tej przewagi zrobione po prostu przez ruch innego gracza, więc jak na grę, w której zdobywa się tych punktów powiedzmy 60, my tam zdobyliśmy około 70, bo też więcej tego było, to jak najbardziej jest to trafny zarzut. Zgadzam się z tym, że jest mało kart, bolą mnie te grafiki, które się powtarzają po grze, która tak właśnie próbuje grać tym klimatem, spodziewałem się dużo więcej, jeśli chodzi o warstwę wizualną. Tutaj faktycznie, jeśli chodzi o kwestie ikonografiki, to z jednej strony faktycznie one są w miarę czytelne, a z drugiej strony moim zdaniem ta nieścisłość, że takie samo oznaczenie powoduje, że zdobywając coś, zdobywasz coś dodatkowo, a takie samo, że zamiast tego zdobywasz coś, to jest po prostu nieporozumienie i to jest mózg, który musi być po prostu zmieniony w kolejnej, w kolejnym dodruku przez dodanie, nie wiem, jakiegoś plusika, strzałki, a nie tego znaku dzielenia. Nie wiem, jak to rozwiążą. Trzeba to rozwiązać, bo jest to po prostu nieczytelne. Czcionka jest turbo mała i tak jak tutaj siedzimy w trzech graczy, te grafiki, które mogły być siłą, a są w rzeczywistości takie same, to ja widzę w głównej mierze grafikę, a tutaj ten tekst, coś co tłumaczy, co jest po prostu ważne, jest taki malutki, więc pod tym kątem kiepsko. Mam też troszeczkę zastrzeżeń co do instrukcji, bo instrukcja moim zdaniem też jest troszeczkę źle złożona. Ona po kolei tłumaczy przebieg rundy, ale te mikrozasady zostawia na koniec. I też zamiast te mikrozasady tak kompleksowo wytłumaczyć, na przykład mikrozasady dotyczące kostek, mikrozasady dotyczące stworzeń i tak dalej, to też jest takie porozwlekane po prostu bardzo mocno. Ta instrukcja ma 20 stron, to jest bardzo dużo jak na grę, w której 20 stron. To jest 20 stron, które są zapisane i faktycznie te przykłady, one są duże, tak? Mhm. Ale co do zasady ten tekst jest maciubki. No tak, no. Tak, tutaj, no,
to jest po prostu maciubki tekst, nie? Mamy takie w ogóle mikroskopijne gdzieś tam tabelki, tak? Z jakimś tam, nie wiem, przypomnieniem, czy w jakiś sposób można coś zagrać, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jeżeli na pudełku jest oznaczenie 10+, jeśli chodzi o wiek, jeśli chodzi o to, od jakiego wieku dzieciaki tutaj mogą grać, to moim zdaniem jest to przestrzelone. 10+ to będą dzieciaki ograne, ale z uwagi na te mikro zasady, żeby te dzieci w ogóle zrozumiały i czerpały jakikolwiek fan, to muszą być starsze. Weźmy też pod uwagę, że dzieci w wieku 10 lat, one się nie skupią na tej grze. A tutaj przez ten downtime, to nie, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest gra dla dzieci. Nie grajcie w bur z dziećmi. Nie ma szans. Choćby były naprawdę turbo ograne, to może być bardzo nietrafione, bo przejadą się na grafikach, to nie będzie takie... Ja myślę, że tutaj nie będzie satysfakcji. To jest bardzo mocno specyficzna gra. Jeżeli jesteście pewni, że macie takiego ogranego po prostu brzdąca u siebie, który faktycznie ogarnie, który potrafi bardzo mocno długo wysiedzieć, który potrafi bardzo dobrze przeliczać i który przede wszystkim nie razi go negatywna interakcja, której jest tutaj dużo i jest to negatywna interakcja bezpośrednia, jest to niszczenie komuś, jest to wywalanie kogoś, to okej, ale robicie to na własną odpowiedzialność. Co do zasady, to nie jest gra dla dzieci. Po prostu. I jeszcze kończąc kwestię, też w nawiązaniu do instrukcji, mógłbym tylko... No, ale właśnie tak oglądam tą instrukcję i ona mi bardziej przypomina kolorową gazetkę dla dzieci niż instrukcję, strasznie pstrokato. Słuchajcie, tak, już abstrahując od tego, że na samym końcu jest taki tekst, że wspieramy każdą naszą grę, także po jej wydaniu, choć nasi redaktorzy i współpracownicy pieczołowicie sprawdzają i szlifują materiały z gry, czasem w nieraz po miesiącach czy wręcz latach od premiery pojawia się konieczność wprowadzania drobnych korekt, zmian czy ulepszeń. I jeżeli w takiej właśnie stopce, gdzie wydawnictwo informuje, że oni mogą jakieś błędy popełniać, ale tam się pojawia w tym tekście błąd, no to no nie, sorry. A w ogóle mam jeden kwiatek i sprawdzałem sobie, to jest archaizm fleksyjny. Słuchajcie, jeżeli chodzi o rękę, gdzie czasami używa się nie formy żeńskiej ręka, tylko formy męskiej w ręku. I teraz uważajcie. Twoja ręka. Zapnijcie pasy. Po przygotowaniu eliksiru zatrzymujesz go na swoim ręku, gdzie pozostaje ukryty przed innymi graczami, dopóki nie zdecydujesz się go wypić. Nie ma ograniczenia co do liczby eliksirów, które w dowolnej chwili możesz mieć na ręku. Na koniec gry eliksiry na twoim ręku zapewniają wskazane na nich punkty zwycięstwa, czyli zarówno eliksiry wypite, jak i te na ręku przynoszą punkty zwycięstwa. Czyli pomieszanie dwóch form ze sobą. Ja po prostu, ja nie wiedziałem, czy śmiać się, czy ktoś po prostu celowo zrobił takiego kwiatka, bo żeby go znaleźć. Nie, to się po prostu źle... Możesz napisać, może jest na to jakąś nagrodę. To się po prostu źle czyta. Akurat pod względem instrukcji, jak się ją czyta, a ja jestem na ogół takim purystą lingwistycznym, to bardzo, bardzo mocno mnie to uderza. I nie, po prostu źle się to czyta. Można zastosować troszeczkę innych form, prostszych. I to jest akurat taki przykład bardzo, bardzo taki wyraźny, ale są też niektóre takie sformułowania w instrukcji, gdzie trochę inaczej sformułować i brzmiałoby to po prostu lepiej. Weź pod uwagę, że to jest już takie bardzo grzebanie, w sensie wiele osób do tego kompletnie by się nie przyczepiło, ponieważ nie zwraca uwagi na takie rzeczy. Akurat jeśli chodzi o wydawnictwo Portal, to tutaj wydawnictwo Portal samo przyznaje, że instrukcje są słabą stroną wydawnictwa Portal, więc poprawcie to do druku. No.
Okej, to tyle na dzisiaj. Słuchajcie, troszkę nam to wszystko zajęło. Nie wiem, czy macie jakieś pytania, uwagi. Tutaj Gromik pisał, że Robinson jest spoko, szczególnie solo. No i później, jeśli chodzi o czas, to pisał, że może chodziło o tłumaczenie zasad, te 45 do 90. To wiemy, że szybciej. No i jeszcze podsumując, też napisał, że no ja mojego 10-latka przy tym nie widzę, ni cholery. No, generalnie, tak jak Teos powiedział, dużo, dużo brużdżenia, dużo czekania na swoje ruchy, a więc tutaj raczej dzieciaki się nie odnajdą. Mogą się wręcz czuć zawiedzione tym, że widzą takie ładne grafiki, takie kolorowe, a tak naprawdę to jest wydmuszka i w środku dla nich. Tak? No tak, to no to jest, nie. No ale Franek też jest mało grający, nie? Tutaj podejrzewam, że dzieciak groma więcej gra. Ale nawet jeśli, to i tak może być z tym problem. Słuchajcie, kończymy. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszą obecność. Widzów na YouTubie zachęcamy do pisania w komentarzach jakichś swoich uwag, opinii, przemyśleń na temat tego, co to się działo tutaj dzisiaj. Tak. Przypominamy o akcjach prowadzonych na rzecz naszych braci, sióstr, przyjaciół w Ukrainie, gdzie te akcje możecie znaleźć u nas na naszym Facebooku. My też w opisie filmu oczywiście te linki podrzucimy. Przypominamy o Gryfnym Szpilu, na które bilety już możecie dostać. Za tydzień site, dokładnie, z gośćmi. Tak, z gośćmi. Tak. No, my w tygodniu będziemy pisali, co u nas, jak to wygląda. Oczywiście. No, pojawi się, bo to, że za dwa tygodnie w sobotę będzie specjalny stream z Nemesis i będzie spotkanie, czyli taki zalążek Bestii Okonu, czyli świętowanie naszych urodzin w Ludiversum, na które serdecznie zapraszamy. Dajcie znać w ogóle, czy planujecie się wybrać, ale to tak mówimy poważnie, bo Ludiversum jest na tyle małe, że musimy zamówić tam ewentualnie trochę więcej miejsca, zarezerwować, także jak ktoś wie, że tam na pewno będzie, to po prostu nam napiszcie na privie. Natomiast, no nie, no chyba... Tyle. Nie, coś jeszcze miałem tak na końcu języka i mi uciekło. Widzę, że Grom tam jeszcze tak, się udziela. Grom pisze, że dzięki, zaoszczędziłem jakieś 120 zeta, nie ma problemu, Gromich, polecamy się. Ktoś inny to musi wydać, żeby ktoś inny nie musiał. Tak. Napisał jeszcze o site, będę, czy z dodatkami? Tak, z dodatkowymi frakcjami. Będziemy grali bez statków powietrznych, czyli bez igrania z wiatrem, tak się nazywa ten dodatek, ale z tymi najeźdźcy z północy, tak? Tak ja się nie nazywa? Wiem, nie kojarzę. Że tam są ci Mongołowie i jest Albion chyba, tak? Jak dodatkowa frakcja. Ten pierwszy dodatek, który tam wprowadza dwie dodatkowe frakcje. Ja przepraszam, że nie pamiętam tak teraz z głowy, bo... Chyba tak, coś z wiatrem. Bez wiatru, ale z dodatkowymi frakcjami. A jeśli chodzi o Nemezisa, no to Golas, nie? W sensie Tak. Ale to jest podstawka taka kikowa, także ja muszę sobie zerknąć w ogóle, co tam w tych kikowych takich addonach jeszcze się znalazło. Także no, będzie się działo na pewno. Okej, to trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi. No i do zobaczenia przy najbliższej okazji. Pa, pa. Na razie, cześć.